No i dzień dobry w wieczorach na odwyku, odwykowych wieczorach, w których... Dobrze, ja wszystko mówię w ogóle, bo jestem jakiś taki dzisiaj nawiedzony, jakiś rozszczepany, jakiś taki nie dzisiejszy w ogóle, wczorajszy może nawet. No więc cześć wszyscy, którzy przyszliście sobie pogadać dzisiaj wieczorem we wtorek o 8 na żywo, wszystko jest na żywo, pogadać o Bogu, o innych takich sprawach życiowych, różnych. I od razu powiem, że zmiana nastąpiła jedna. Zmiana czata, bo czat oryginalny, który do tej pory był, live streamowy, się jakoś nie sprawdza, te śmieci tam, dużo różnych takich syfów, więc teraz śmieci nie będzie, a jak będą, to zaraz będą sprzątane, bo czat nowy jest na stronie www.odwyk.tv albo www, no co to mi się pokazuje, nie to, albo www, nie, żadne www, albo chat.odwyk.tv, o, takie duże okienko. No, znajdziecie sobie na stronie. Wystarczy wejść na stronę Odwyk TV i kliknąć w czat. Dobrze, a teraz dzwoni do mnie człowiek, chociaż ja nie powiedziałem, jaki jest dzisiaj temat. Nie wiem. No, dobrze, to ja na chwilę podgłośnię i poprawię sobie tutaj wszystko. Dobra, chyba powinno wszystko być, że nawet wygląda, jak ma wyglądać. Wiem, że ja się tutaj schowałem w tym małym, ciasnym okieneczku, ale nieistotne. O, już się wywalanie zaczyna. Bardzo dobrze. To ja odbieram kogoś dzisiaj i zacznijmy gadać o... No właśnie, zobaczymy o czym. Cześć! Siema! Tak się przywitam, a nie szczęść Boże, czy żadne inne. Dokładnie, tak jest, żadne tutaj. No. Pozwoliłem sobie zadzwonić na samym początku, jak jeszcze nie ma tematu. Korzystając z tej okazji, że dzisiaj było ostatnio... No, there is a problem with this call, tak mi napisał Skype. No i tyle było. No to tośmy sobie pogadali, to kontynuujmy. Grawik powiada, ten czat będzie fajnie działał, jak przyjdą karaczany i przy każdym banie będzie ten komunikat wyświetlany. No więc nie przyjdą karaczany, bo niestety nie da się już tak łatwo wchodzić na ten czat. Właśnie po to zmieniałem czat, żeby trochę było trudniej, ale nie zdążyłem. Także jeszcze dzisiaj będzie trochę syfów, ale nieważne, jak nie zauważam. Dobra, czekajcie, bo dzwoni, kudłaty mu się zepsuł telefon, ale dzwoni Krzyszman. Cześć Krzyszman. Witam, bracie Martinie. Tu się mówi cześć. Witam, bracie Martinie. Kamery znowu nie masz. A będę miał kamerę. Przeszedłeś na złą stronę znowu mocy, czy coś? Masz przeszedłem kamerę. Na zieloną stronę mocy. Aha. Więc sobie siedzę na tej zielonej stronie mocy w zborze Betania, siedzę sobie w niedzielę i pastor mówi o tym, o Duchu Świętym. I powiedział, że każdy człowiek jest świątynią Ducha Świętego. A jak że Krzyszman jest takim śmiesznym małym, to wymyśliłem sobie taki chrześcijański suchar, mogę powiedzieć. Dawaj. Pamiętajmy, że każdy człowiek jest świątynią Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin. Dlaczego kobieta nie może zajść w ciążę przez masturbację? Bo Bóg nie mieszka w domu ręką zbudowanym. Aha. To nowy? To ty wymyśliłeś? Tak, ja wymyśliłem. O ja, to on będzie popularny, czuję teraz. Będzie popularny. Dobra, to są kawały. Mogę jeszcze pokazać jak... Nie, bo na wizji jesteś, nie pokazuj. Dobrze, to wiesz co, bo tak ja sobie tak oglądam internet i tam dużo jest rzeczy takich protestanckich, że tu wiesz, że Jezus cię kocha, a tu nie ma takich, nie ma tutaj takich... W internecie? W internecie. A nie ma tych katolickich, że Jezus cię nienawidzi, tak? Nie ma takich katolickich fajnych. No i ja znalazłem taki fajny w internecie, to ja mogę pokazać. Dawaj. 45 sekund. To będzie z dźwiękiem? Czekaj, tak. Dźwiękiem, dobrze. Ale czy ty będziesz teraz widział mój ekran, jak ja udostępnię go? Poczekaj. Będę. Jak będziesz miał tylko w kamerze, to... No, patrzę na skupienie, jego skupienie. Patrzę. No. I? No.
O! Czyżbyś widział mój ekran? O, coś widzę, takie kółko, jak się coś miesza, robi. O, widzę twój ekran, coś podobnego. To wiesz, co nawet możemy zrobić, nawet go mogę powiększyć na całą szerokość, ten ekran, jak tylko będzie to, no, o ile to jest w ogóle sensowne, ja nie wiem, czy to jest sensowny pomysł. Tak? No to czekaj. Patrzę. Grażyna Żarko, katolicki głos w internecie. I co, to już wszystko? A nie. Katolicki głos w internecie, oglądamy. Czy ona się czesze? Chciałabym zaapelować do PZPN, żeby na mistrzostwach Euro przed każdym meczem piłkarze odmawiali modlitwę. Aha. I to już wszystko? Czy to już jest wszystko? No, warto było tak czekać, dożyć tych pięknych chwil. Teraz ty się pośmiej tutaj, dawaj, poprowadź przez chwilę, bo ja muszę się odwrócić. Więc jeżeli ktoś chce sobie poszukać czegoś katolickiego w internecie fajnego, no to właśnie mamy taką alternatywę. Dobrze. Humor jak z Quake'a, mówią tutaj ludzie. No niestety troszkę to. Ale nie, bo to jest taka co? Konkurencja dla tego programu tutaj. Tak, dokładnie. No, no proszę, to nie ma się co śmiać. Konkurencja jest, trzeba poważnie do sprawy podejść. Wygryzie mnie ta pani, że ona się jakoś nazywała, czy? Grażyna Żarko. Bardzo żarliwa katoliczka. A jest na pewno ma super dzisiaj? Popularność. No ile ma super popularność. 53 tysiące wyświetleń tego. No proszę, czyli dwa razy więcej niż moja ostatnia piosenka, na którą ja się męczę i wymyślam fajne słowa, a tacy powiedziała. Ale się nie czesałeś. No nie. No i co? Wystarczyło po prostu pierdnąć głośno i już 50 tysięcy więcej ludzi chce to oglądać. To jest tragedia normalnie. Aż zły napis dałem. Jest jakiś temat tego odwyku? No właśnie się zaczął, jak widać, no. I wystarczy chyba. Dobra, to jak nie ma, to ja dam głos innym. Dobrze, to dzięki. To na razie. To był Krzyszman, to był. Dobrze. Ale proszę, widziała pani już jaka technika tutaj? Taka technika, proszę pana, jest, no, że tutaj coś powiększamy, gadamy. Dobra, nie no, dzisiaj mogą być jakieś tematy, ale po co mają być? W sumie, skoro ludzie sami macie tematy, no to dzwońcie i poopowiadajcie, co sobie o tym wszystkim myślicie. Wow, ile ludzi dzwoni. Dobra, okej, okay, po kolei. Cyk, cyk, jedziemy dzisiaj z koksem. I witaj, przed witaj, państwem... Ja, czy mnie słychać? Kto? Już? No, cześć, tak. Chciałem powiedzieć właśnie a propos tego tematu, o którym mówiliśmy, czyli prowokowanie Boga, jakoś skłanianie Go do tego, żeby spełniał nasze zachcianki, bo chyba taki jest temat przewodni się dzielne strony. Dobrze widzimy. Można, tak, możemy o tym pogadać, no. Zacznę ten temat, otóż niedawno na YouTubie ja nie puszczę, bo nie jestem taki obeznany jeszcze w technologiach, żeby tutaj puszczać przez Skype'a jak poprzednik, no. Ale widziałem ostatnio taki filmik na YouTubie, jak jeden gość siedzi w samochodzie i mówi za każdym razem, że liczę do trzech. Zanim doliczę do trzech, to Pan Bóg ma na mnie zostać piorun, kulisty czy inne takie rzeczy. I mówi, że jak jeśli nie ześlę, to znaczy, że nie istnieje. Oczywiście liczył do tych trzech, odliczał i za każdym razem ten piorun kulisty na niego zesłany niestety. Mhm. Natomiast za drugim razem stwierdził, że zanim doliczy od trzech do zera, to prosi szatana o to, żeby mu dwa Rolexy zesłał. No i jak się domyślasz, miał przygotowane dwa Rolexy. Aha. I te Rolexy zostały mu tak jakby zesłane. No to wow, jacy... no to rzeczywiście. To taka promocja szatana to była. Tak, tak. Powiedział, że nie opłaca się wierzyć w Boga, a że Bóg nie istnieje, tylko szatan i wszystko bardzo fajnie. No bardzo piękne było. No nie wiem, może was to przekonuje. Kogo to przekonuje? Przekonuje was to, czy nie? No spytajmy się może ludzi na czacie. Ludzie na czacie. Czy was to przekonuje? Ludzie czatowi, czatujący, czatownicy. Nie wiem, seems legit, nie?
wiadomo, wydaje się normalnie, no, prawdziwe. Tak. Pięknie, dobrze. Mogę się o coś spytać ciebie, Martin? Tak, dawaj, coś sensownego teraz. To będzie dosyć może osobiste pytanie. No. Jak to było z twoją byłą żoną, którą zostawiłeś, a miała... Jak będziesz dalej chodził na karaczanie, to twój mózg będzie jeszcze bardziej pusty niż już jest na razie. Dobra, okej. Ja wiem, co wy tam piszecie i co sobie po... co sobie... A zresztą po co ja wyszłem gadam o tych debilach. No, to będzie teraz z nami dzwonić. Cześć. O, cześć, jest człowiek. Wow, nawet się rusza. A propos tego, tak mi się skojarzyło z naszym wcześniejszym dzwoniącym, o tych Rolexach. No. Jak mi wujek opowiadał, że on jak właśnie był w szkole za czasów tam... komunistycznych i właśnie chcieli przekonywać, że należy wierzyć, prawda, w potęgę Stalina. Było. I że było na co to było? Na święta chyba, przed świętami. Coś tam w ramach, no, lekcji religii nie było, więc ktoś tam wpadł do klasy i pyta dzieci, czy wierzą w Boga. No i wszystkie mówiło, że tak. Niech się pomodlą do Boga, żeby im dał cukierki. No i pomodliły się, oczywiście nie pojawiły się żadne cukierki, a później powiedzieli dzieciom, żeby poprosiły w takim razie Stalina o cukierki. Dzieci poprosiły, po czym jakaś klapa się w suficie otworzyła i cukierki wpadły do klasy. Którą obsługiwał własnoręcznie Józef Stalin. Którą ktoś tam obsługiwał oczywiście. Ale na rozkaz Stalina, który wszystko słyszy. No, ale to podobny klimat, nie? Ktoś musiał znać ten sam kawał. No. No, tak. A co do szantażowania jeszcze, bo ten temat rany. No, w sumie główny temat jest taki. Dzisiaj, czy można szantażować Boga? No właśnie przykład był podany, że o Boże, jeżeli jesteś, to mi spuść dwa Rolexy z nieba. No. To mi się przypomniał, słyszałem, jak mi opowiadał znajomy pastor, w jaki sposób on się zaczął Bogiem interesować. No. Bo on wcześniej był pilotem samolotu, spadochroniarzem, coś takiego. I że sobie właśnie skoczył z tym spadochronem i on się mu nie chciał otworzyć. Wow. Mocne. I właśnie poprosił, no bo zaczął... No, stwierdził, że... I poprosił Boga o dwa Rolexy. Tak, wtedy. I właśnie mówił, że się pomodli, po czym pociągnął raz już któryś za tą linkę i mu się otworzył. Co prawda sporo za nisko, także i tak przywalił o tą ziemię, ale jakoś mu się tam nic poważniejszego nie stało. No, no to sprycież. No. Tam jeżeli ten szantaż zadziała, to właśnie może tak być, że dostanie się co się chciało, tylko że też się przywali o tą glebę. I co, został pastorem od razu, tak? Czy coś nie, takiego? No, się zainteresował, kto to ten... Dlaczego zadziałało? Czy coś tak dalej. Wow, ale nie, no rzeczywiście, jak się komuś spadochron nie chce otworzyć, się modli, mu się otwiera, no to może być przekonujące. Nawet bardziej niż Rolexy. No. No, czyli to takie wypróbowywanie Boga działa. U niego przynajmniej działa. Myślisz, że działa? Dobra, to ja tyle. Okej, okay, dobra. A czekaj, jeszcze pytanie. A ty miałeś coś takiego? Z Rolexami albo z... Nie, jakoś nie mam Rolexa, słuchaj. No. No Bóg nie dał, nie? To jego wina. No. No dobra. W sumie, okay. Nie prosiłem za... To, no to jest powód. No to jest pewnie ten powód. No. Ja nie wiem, dlaczego akurat Rolexy. Jakoś z Rolexy? Ja nie widziałem jeszcze chyba nigdy Rolexa żywego na oczy. A to poproś, może dostaniesz. Ale ja nie chcę Rolexa. Ja chcę akurat gamepada taki trochę do gry w FIFA ostatnio. A to se sam kupię, to w sumie nie muszę prosić. Dobra, no to dzięki. Cześć. Na razie. Na razie. To był telefon. No, a na czacie ludzie o czymś rozmawiają, ale ja nie słucham. Aha, nie, jest Janka. Teraz przeczytam, co tam się dzieje, żeby chociaż wiedzieć. Przeważnie... Ostatnio to ja w ogóle nie wiem, co się dzieje na czacie w ciągu audycji. Chociaż nie, ostatnio to tam czytam niepotrzebnie. Ale jak gadam z ludźmi, to nie czytam. No bo ciekawie jest zawsze gadać. Jaki jest temat audycji, panowie, panie? No więc tematem jest głównym to...
na to wychodzi, że czy to jest dobry pomysł, żeby wypróbowywać Boga? Na przykład mówić, że jak istniejesz, to zrób to i tamto, albo coś takiego, nie? Czy to nie jest kuszenie Boga, na przykład, takie denerwowanie Go, że Bóg się w końcu wkurzy i mówi, że co ja jestem, nie wiem, informacja, albo jestem chłopiec na posyłki, co jestem, kurier z UPS-u, że to zrób, tamto zrób, sam se zrób. No, więc no, ludzie mają różne podejście i ja bym się chciał dowiedzieć, jakie. Chociaż w sumie zgodnie z Biblią, to Biblia mówi z jednej strony, żeby nie kusić Boga, a drugie, żeby Go wypróbowywać, mówi. To znaczy, przekonajcie się, w Starym Testamencie jest coś takiego, że przekonajcie się, że róbcie to, co ja wam każę i zobaczcie, czy będziecie mieć dobre zbiory i zdrowe żony z szerokimi biodrami, co rodzą dużo dzieci. No i takie rzeczy, nie? No, dobra. To dzwonią ludzie, to ja was odbieram, bo chcę się dowiedzieć, co wy myślicie o ten temat. Kudła, ty już byłeś, musisz poczekać chwilę. Teraz jest... Cześć. Kto ty jesteś w ogóle? Witajcie. Cześć. Jan Paweł II lubił obcować z moim... Tak, dobra, baj, nudne to jest. No, a ktoś inny. Tak naprawdę to dużo ludzi dzwoni, więc... No, witam. Mogę szybko. Cześć. Ja tak... Dwa tematy chciałam poruszyć. Pierwszy to telefony. Mhm. To dzwonią do was. Zauważam już od kilku odcinków, że jak pierwszy Krzyszmen nie zadzwoni, to nikt się nie może dodzwonić. No tak. A to on tak, no, on kiedyś... jest takim rozdziewiczaczem Skype'a, nie? No chyba, bo na początku kiedyś było Waldek, próbował ze trzy razy, to się mu dwa razy komputer zawiesił, to potem go wywaliło całkiem ze Skype'a i nie mógł, a tym razem znowu Kudłatego wywaliło. No, ale nikt nie rozumie tajemnic Skype'a, ale to jest możliwe. Ja wiem, że to się wydaje nieprawdopodobne, ale to jest możliwe. No, właśnie zauważyłam, tam wcześniej też już było z innymi osobami właśnie, że jak Krzyszmen nie zadzwoni pierwszy, to nie ma co się pchać. To dzwoń Krzyszmen na początku, bo przetykasz linię, ustawiasz tam połączenia między serwerami, jakieś dobre tam rutowanie się dzieje i potem już Skype zapamiętuje i wszystko działa. No to tak możliwe jest. A drugi temat, co chciałam poruszyć w imieniu Waldka, przypomnieć o Odwyk Campie, który będzie w okolicach Gdańska, żeby ludzie się zgłaszali, przyjeżdżali całymi rodzinami, bo ja z dziećmi przyjadę, z mężem i z dziećmi, to będzie wesoło. Dużo ludzi, no. Kiełbaski jakieś, coś tam będzie, takie coś? Każdy przywozi, nie? To już jest do ugadania się z organizatorami, z Waldkiem, z Kudłatym, ale oni coś wspominali, że to będzie w ten sposób, że każdy se raczej przywiezie na tą główną kolację, to się zrzucimy jakoś ciepłą i się razem zrobimy, ale tak, to już będzie można tydzień wcześniej przyjechać. I to by było trochę nie fair się poskładać po 10 zł, jak ten będzie tydzień, a ten będzie dwa dni. Słusznie, to nie jest jakaś masowa impreza, tylko parę osób, więc sobie się dogadamy. Jak ktoś ma więcej, to da tam co podobno jest i kuchenka, i lodówka, i wszystko, i miejsce na namioty w lesie. No, i bardzo dobrze. Między komarami, no. No. To przyjeżdżajcie, ja się też wybieram i będę. No, bo no mi się, to fajnie, to fajnie. Mi zależy. Ja chcę was ludzie poznać. Odwyk Campie na blogu Odwyk Campu mnie się pytała, co zrobimy z dziećmi jakby, no ja wymyślałam, że trzeba będzie załatwić taką taśmę policyjną, weźmiemy tą taśmą policyjną, kawałek terenu ogrodzimy i tam wsadzimy dzieci i każdy po trochu będzie se pilnował, no całej gromadki. Albo może jakiegoś psa, bo ktoś z psem chyba przyjedzie, to najpierw takim pasterskim, to będzie zaganiał jak owce. Tak, 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 tak. A jeszcze damy waszego kota, tam rzucimy, to będą się miały czym bawić. No dobra, okej. Okay. Dzięki dobra. Wielkie, trzymaj się. Dzięki, na razie. No, to ogłoszenie było. Obóz taki luźny, nieformalny, znaczy nawet nie obóz, takie spotkanie po prostu. Sobie ktoś organizuje, a to nawet nie ja, tylko słuchacze stali odwykowcy. No, i będziemy się tam odwykować i się w końcu poznamy i będziemy gadać na żywo. Nie trzeba będzie banować. Nawet się chyba nie da na takim obozie banować. No. To kto chce, to niech przyjeżdża. Na www.odwyk.com jest forum i na forum jest odpowiedni wątek. I tam się wszystkiego dowiecie. Także, no to jeszcze długo. Miesiąc jeszcze, także się zdąży. To chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, jeszcze raz jest Kudłaty. Dodzwoniłeś się. No, jeszcze raz. A teraz mnie słychać?
Tak, i mnie też, bo takie echo się zrobiło. No to czekaj. Dalej, dalej, już lepiej? Lepiej, dużo lepiej, tak. No tak lepiej, to lepiej. No, mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali. Też chciałem się tym odwykampi, ale to już się zdezaktualizowało. W każdym razie jest wątek na forum, to sobie można zobaczyć. I to będzie od 27 do 29 lipca pod Gdańskiem, już nie pamiętam, gdzie ta wioska nazywa, bo to będzie u Radka na noc. Okej. I ciepło ma być wtedy, więc no, nie trzeba przynosić koców jakieś dużo albo tam. Nie trzeba przynieść piwo przykład. Ja w tej chwili, to jest, może nie słychać, ale jestem po dwóch piwach dopiero. I tak się ze mną gada, jak jestem po dwóch piwach. Aż Martin zniknął. Nie słychać. Że jestem po piwach. Nie słychać, ale dobrze. Póki kontrolę masz nad tym wszystkim, to bardzo dobrze. No. Nie, rzuć coś na temat, wiesz, na temat. Na temat szantażowania Boga. No? No to może jest dobre na początku, bo jak se taki człowiek, co myśli, że nie ma Boga, albo jest przekonany nawet o tym, to jak on ma sprawdzić, czy jest Bóg. No to jakoś, no, jakoś musi. A ja to w ogóle mam takiego jednego człowieka obok mnie, co stwierdził, że my to jesteśmy sektą. Bo? A dobrze stwierdził, bo ja też tak na początku, jak trafiłem na dwóch, stwierdziłem. Ale możemy powiedzieć. No ale skąd się bierze, czemu my jesteśmy sektą? To co mamy zrobić, żeby nie być sektą? Może powie, chodź Krzysiu, powie. Chodź. Słychać go w ogóle? Słychać go, coś tam mówi, ale ja nie wiem co. Chodź. Ja to słyszę, co mówię. No, ale... Za mało wypił. Bez sensu, ja tu dzwonię specjalnie właśnie z dwoma tematami. Z jedne zagłoszenie już się wydało, a drugie właśnie z Krzysiem, który miał ze sobą pogadę, że my jesteśmy normalni. No, ale... Nie, bo właśnie, po czym się poznaje sektę? Jak ktoś gada o Bogu, to już jest sekta? Tak. Czy... Tak? Nie, a nie, jednak nie. Jak poza kościołem gada o Bogu, to jest sekta, tak? Nie, poza kościołem. To fajnie, bo jak się gada tylko w kościele o Bogu, to się mówi, że to jest hipokryta, a jak się gada poza kościołem, to jest sekta. W sobotę był, bo był na ślubie. Nie, no bez sensu. Nie o to mi chodzi. Nie, no kiedy to jest sekta? No dawaj. Daj mu ten mikrofon, dawaj. No dawaj, powiedz, przecież co, i tak sekta cię tylko słucha tu. Co ci za różnica? No, słusznie. Nie chcę mówić, bez sensu. Co bez sensu? No ja też chcę wiedzieć, może ja jestem sekta, nie wiem. Ktoś mi musi powiedzieć, nie? No dawaj, chodź. Sektę tworzą ludzie, nie jednostka chyba. No to tu są ludzie, patrz, że ludzi to ogląda. Właśnie ile ludzi to ogląda, zobacz. Zresztą on dwa piwa wypił, to jest sekciarze. Ale ja mu wybaczam. Nie, Krzysiu, nie chcę gadać. No, to nie chcę gadać. No to trudno, dobra, kiedy indziej będzie gadać. Zgłosiłeś jedyną okazję. O. Dobra, to ja się kończę, bo będzie to bez sensu. A miało być fajnie. No. A miało być tak fajnie. Dobra, okej, to do następnego razu. No to cześć. Cześć. No, słuchajcie Wieczorów Odwykowych, gdzie sobie próbujemy gadać o Bogu, ale że są wakacje, to wszystko tak się luźno robi i ten... Dzwoni... Co dzwoni? No, hej, cześć. Witam. Cześć. A ty mnie widzisz jako kto? Jako Krzyszman troll z Karaczana. Aha, to mogę już zacząć popis? Nie wiem, czy ja chcę tego słuchać, no ale dobra, dawaj. Jan Paweł II. Małe dzieci. Siostrę Faustynę. To przepiękne, bo dobrze. Fajna zabawa. Dobra. Taka wakacyjna, nie? Kto inny? Nie wiem, jak to się czyta. Cześć. To już ten moment, kiedy się mówi do mikrofonu. Witam. Cześć. Udało się. Miałem pewne problemy. Akurat jestem tutaj pierwszy raz, więc tak trochę nie ogarniam. Dobrze. Ja mam taki dość inny temat na dzisiejsze rozkminianie, niekoniecznie na temat właśnie szantażu odnośnie Boga, bo chciałbym porozmawiać właśnie odnośnie samobójstw, bo jakiś czas temu doszły do mnie słuchy, że samobójstwa, niektóre wypadki mogą być dosyć
jakby to powiedzieć, legalne, czy uznane przez religię, albo coś w tym stylu. Dla mnie jest to oczywiście bzdura na resorach, ale niektórzy ludzie akurat w takie coś wierzą, że... Ale na przykład jakie, bo nie wiem, nie, o co że chodzi. Pod wpływem emocji, na przykład, że jest komuś źle w życiu i o Boże Święty, nic mi w życiu nie wychodzi, muszę się zabić, bo żadnego innego wyjścia nie ma. Aha. I pod wpływem emocji na przykład taka osoba popełnia samobójstwo i jest twierdzenie, że ta osoba nie pójdzie od razu do piekła, tak jak głosi Biblia albo sami katolicy. Nie, moment. Biblia nie mówi nic na temat samobójców, którzy idą do piekła akurat. To jest nauka Kościoła, ale nie Biblii. Tak. Ale akurat wmawiają tak, że samobójca to jest prawie tak samo jak morderca, więc od razu jest skazany na wieczne potępienie. Niektórzy jednak myślą, że... No właśnie to też mnie zastanawia, bo niektórzy także wierzą, że po samobójstwie można jednak iść do nieba, tak bez problemu, tak pstryk i jest się już szczęśliwym na wieki wieków amen. Co jest dla mnie po prostu kompletną abstrakcją. No a gdzie mogą iść? No bo albo do piekła, albo do nieba, nie? No jest jeszcze czyściec, ale okej. Okay. No, nie ma czyśćca. W Biblii nie ma czyśćca. No ale ktoś wymyślił faktycznie koncepcję czyśćca po to, żeby było wiadomo, co zrobić z samobójcami na przykład i całą resztą. No. No dobra, no ale co ty myślisz? To powiedz, co ty myślisz. No według mnie jest to po prostu jedna wielka bzdura, bo dla mnie samobójstwo to jest, już pominę fakt, że to jest akt tchórzostwa niż jakiegoś o normalnego wyboru czy coś w tym stylu, ale jest to dla mnie morderstwo tak naprawdę. To nie jest morderstwo. Morderstwo samego siebie jest to. Ale poczekaj, bo nie da się, to tak jakbyś powiedział, to jest kradzież od samego siebie. No nie ma czegoś takiego jak ukradnięcie sobie samemu, tak samo nie można siebie zamordować. No to, przepraszam, to jak ja sobie wbiję nóż w serce, no to co, dalej będę żył? Czekaj. Weźmy taki przykład, żeby było wiadomo, o co mi chodzi. Jeżeli są dwie osoby, jedna ma stówę, a druga nie ma. I teraz ta, co nie ma, zabiera tej pierwszej, która ma, i ta pierwsza, co ma, się nie zgadza na to, żeby ktoś jej zabrał stówę. To jest kradzież, czy nie? No to jest kradzież. Oczywiście. Ale co się dzieje, kiedy ta, która ma stówę, poproszona o tą stówę, mówi, dobra, weź stówę, daję ci z własnej woli, nie ma problemu. Czy to jest kradzież? Nie, to wtedy nie jest kradzież. Nie to jest. Oczywiście... I różnica polega na tym, że ta osoba niby, ta, której się zabrało, zgadza się albo się nie zgadza. No tak. To jest różnica. Wiesz, teraz, jeżeli się weźmie morderstwo, poczekaj, bo to jest to samo. Morderstwo polega na tym, że zabija się drugą osobę, która tego nie chce. To jest zwykle oczywiste, że nie chce. Ale co, jeżeli ta osoba chce? Jeżeli tą osobą jestem ja sam, no to jest jasne, że ja chcę. Więc jak można mówić, albo utożsamiać morderstwo z samobójstwem wtedy? O to mi chodzi. No dobra, ale zacznijmy od samego faktu, że bądź co bądź, chcąc czy nie chcąc, samobójstwo jest grzechem. Dość ale poważnym. Ale nie ma w Biblii. Gdzie to jest w Biblii? W Biblii może i tego nie doszukałem, albo po prostu mi się nie chciało tego szukać, ale po prostu nauki Kościoła tak głoszą i... Tak jest. No to i nauki Kościoła to jest... tak mówią, ale wiesz, to Bóg decyduje o tym, co jest grzechem, a nie Kościół. Znaczy Kościół twierdzi, że ma prawo decydować, no ale ja się z tym nie zgadzam. Ja chcę, żeby ktoś mi to pokazał w Biblii, no bo to uważam, że jeżeli już się trzymamy tak Boga, tak ściśle, no to lepiej się trzymać tego, co On napisał, co w tej Jego książce jest. No zacznijmy od tego, że Bóg nie napisał Biblii, tylko ludzie przez niego wyznaczeni. Słusznie. Ale dobra, no czemuś musimy ufać. Trochę zaufania do czegoś trzeba mieć, bo inaczej nic się nie da wiedzieć. Więc ja mam zaufanie do Biblii, to jest źródło tego wszystkiego. To było dużo wcześniej niż Kościół i za tym stał Bóg i potwierdzał tą książkę. Zresztą fakt, że ona niezmieniona tak długo istnieje, w większej części niezmieniona, no to już świadczy o tym, że to no coś za tym chyba stoi. To jest dosyć wyjątkowa książka, no. No oczywiście, tylko no właśnie cały czas mnie zastanawia ta cała sprawa z, właśnie z tymi no, z tym samobójstwem. Samobójstwem. Bo, tak. Z tym samobójstwem. No, czyli jak ty to widzisz? No bo w końcu nie dokończyliśmy. Ja to widzę tak.
dla mnie samobójstwo jest to coś na tej samej zasadzie, co eutanazja. W tak, naszym zgadzam się. U nas w Polsce już pod samym kontekstem prawa jest to czyn zakazany. Tak? Są oczywiście wyjątki, tam jakieś dziwne, ale Kościół to potępia. Okej. Jedno potępia, drugie potępia. Jedno jest złe, drugie też jest złe. Jeśli chcesz umrzeć, to po prostu poczekaj aż przyjdzie na ciebie ta kolej. Zakładasz znowu, że eutanazja jest zła, ale o tym Biblia też nic nie mówi. To już my sobie musimy sami ustalić. Nie, nie będę na razie poruszał tematu Biblii, bo po prostu... No za bardzo się nie wyszukałem odnośnie informacji, się szczerze przyznam, więc po prostu będę się opierał na naukach Kościoła i o tym, co Kościół mówi. No, ale rozumiem, że... Bo w końcu oni są tymi przedstawicielami Boga. No ale to oni twierdzą, że są. Jak ja będę twierdził, że jestem, to też mi uwierzysz? Muszę się lepiej ubrać, nie? I mieć jakąś historię. No jakbyś miał koloratkę, no to tak. Tak. No tak, w sumie. No to jest mój problem zawsze w tym, że w krawatach nie chodzę ani w niczym takim. Tylko takie koszulki, nikt mnie nie chce słuchać potem. No dobra, czyli, ale możemy ustalić, i ja się tu zgadzam, że samobójstwo to jest coś takiego jak eutanazja, bardzo podobne. Tylko zamiast dwóch osób jest jedna osoba, ale reszta jest właściwie tak samo, nie? No. Tylko mnie jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. W ogóle po co ludzie się zabijają, jeśli... może inaczej. W dzisiejszych czasach można się posądzić, że popełnię samobójstwo, o byle gówno, tak. Nie wiem, chłopak w gimnazjum mnie zostawił, a co tam, popełnię samobójstwo. Na przykład... albo, nie wiem, mam długi finansowe, nie pójdę do pracy, popełnię samobójstwo, będzie łatwiej. Albo, o mój Boże, matka straciła syna, popełnię samobójstwo, nieważne, że mam jeszcze dwójkę na utrzymaniu, popełnię sobie. To jest takie... Uciekanie, nie? To jest takie uciekanie, to jest po prostu, nie wiem, mnie po prostu szlak trafia od takiego czegoś, to po raz, a po dwa, jest to zwyczajny brak... egoizm i najwyższy, po prostu szczyt tchórzostwa. No dokładnie, się zgadzam mniej więcej z tym, tylko mam trochę inny stosunek do tego, bo mi bardziej, ja mówię, że tak nie łapię się na głowę i mówię, co za zmarnowana szansa, co za idiotyzm, tak samo, uciekać i być takim egoistą, nie? No masz rację, ale to są te dwie rzeczy, które w dzisiejszym świecie panują. Egoizm straszny, przerośnięty egoizm, i w ogóle nie dbanie o innych ludzi. I druga rzecz, to jest słabość. Ludzie są słabi po prostu. Nie wychowuje się mężczyzn, żeby byli silni, żeby się zmierzyli z odpowiedzialnością, tylko uciekają, no bo najprościej. No to masz rację, to stąd się dobierze. Do tego, co powiedziałeś, to jeszcze dorzucę łatkę głupoty, no bo nie oszukujmy się, niektórzy ludzie są po prostu tępi. No, nawet dużo. No, bardzo dużo. Ale ja pamiętam jeszcze taką jedną historię, którą mi kumpel opowiadał, że mój i tego znajomego, mojego kumpla znajomy chciał się oczywiście kiedyś zabić, no bo go tam dziewczyna skrzywdziła czy coś w tym stylu. I tak, oczywiście była to osoba jedyna, która otrzymała SMS-a, że kończy już z tym światem, że już ma dość i w ogóle takie tam. Oczywiście kumpel przyjechał i co widzi? No oczywiście ktoś próbuje się zabić. Już wszystko było ładnie przyszykowane. Podszedł do niego, tak patrzy zdziwiony, a co ty tutaj robisz? No i ten mój kumpel mówi, a nic, przyszedłem popatrzeć, jak człowiek, którego kiedyś szanowałem, zmienił się w totalnego tchórza. O, mocne. Jak z filmu scena. Tak było? Tak, to jest fakt autentyczny. I tutaj nie było pieszczenia się typu, o Jezu, tak, naprawdę miałeś źle w życiu, ale nie warto się zabijać. Tylko nie, to było po prostu totalne jechanie i gnojenie na maksa. Człowiek po prostu jakby miał pistolet i dwa pociski, najpierw by zatłukł tego typa, a potem sobie walnął w łeb. Jest. Naprawdę. Jak się to skończyło?
jak to się skończyło. No. Koleś po dziś dzień uznaje wszystkich samobójców za totalnych kretynów i nie do rozwoju. Ten, co się miał zabić. Tak, tak. No. Bo jego kumpel mu otworzył zwyczajnie oczy i powiedział taki dość, można to uznać za cytat, nieważne jak gówniane będziesz miał życie, masz je tylko jedno i ceni je. I tak się skończy ostatecznie samo. Nie ma po co tego przyspieszać. To jest głupota. No właśnie, dlatego już pominę fakt, że niektórzy ludzie gadają, a ja mam źle w życiu i co, i tak nikt za mną nie będzie tęsknił, nikomu nie jestem potrzebny. Przepraszam bardzo, ale co rodzinę zostawi, to go nie obchodzi, czy coś w tym stylu? No sorry bardzo, ale w tej sytuacji myśli tylko i wyłącznie o sobie. Jeśli ktoś ma na przykład rodzinę, no to on myśli tylko i wyłącznie o swoim własnym dupsku. No tak, to jest egoizm, to prawda. To jest egoizm. No niestety, no. No dobra, okej. No w sumie nic się więcej nie da powiedzieć, ale to jest dobry... To jest dobra historia, żeby pokazać, jak ważne jest mieć dobrego kumpla i po co jest przyjaciel. Nie po to, żeby mówić, że wszystko będzie dobrze, tylko po to, żeby konfrontować człowieka z prawdą, kiedy się akurat jest w jakimś zamroczeniu. Po to są przyjaciele, żeby mówić prawdę, bo kto wam inny powie? Reklama? No, dobra. Jeszcze polska reklama. Dokładnie, dobra, dzięki. Dobra, dziękuję. Na razie. No. I to była, Sorek się... zerwał. No i fajna rozmowa. Bardzo fajnie, mi się podoba. No i dobra, zeszło na samobójcę, ale w sumie dobry temat. Chociaż ja nie wiem, czy dobry temat. Ja... bo w sumie co jeszcze więcej o tym można gadać? Już tak naprawdę, jak ludzie zaczynają rozmowę na temat, czy samobójstwo jest grzechem, czy nie, to ja... mnie to nudzi trochę. Bo ta rozmowa jest mało istotna. Nawet jak ustalimy, że jest grzechem, to co to zmieni? Jak ktoś się chce zabić, to myślisz, że od tego przestanie, bo się dowie, że to jest grzechem? No może, ale wątpię. Są lepsze... Znaczy, ja bym się skupiał na rozwiązywaniu problemów, a nie na wydawaniu wyroków. Bo jak ktoś się zastanawia, czy samobójstwo jest grzechem, czy nie, to raczej się stawia z pozycji wygodnej sędziego, który teraz musi ocenić, czy potępić, czy nie potępić samobójcę. A ja bym się wolał postawić w sytuacji przyjaciela, który idzie do tego gościa i usiłuje mu powiedzieć coś, co jest absolutnie oczywiste, że samobójstwo jest głupotą. No chyba, że już w sytuacji, kiedy i tak umierasz i przyspieszasz to 10 minut, zamiast leżeć z wywalonymi jelitami na drodze, to ktoś ci odszczeli ładnie w głowie, żeby ci zaoszczędzić ostatnich 10 minut dużego cierpienia. No tutaj mogę zrozumieć, ale my nie o tym mówimy, nie? Tylko o trochę innym rodzaju samobójstwa. Dobra, okej. To są wieczory odwykowe. Zadzwońcie i pogadamy jeszcze o czym kto chce. Cześć, dzwoni ktoś. Nie wiem, kto to jest, ale cześć. Cześć. Ja chciałbym się odnieść do tego samobójstwa. Nie sądzę, żeby to było jakieś tchórzostwo czy coś w tym stylu. Uważam, że to jest akt odwagi pewien. Odwagi? Ja kiedyś sam popełniłem samobójstwo. Nie żałuję tego specjalnie nawet, szczerze mówiąc, pomogło mi to bardzo. Myślę, że to odmieniło moje życie. Aha. No ale nie dzwonisz za światów, nie? Nie. Popełniłem samobójstwo, ale przeżyłem. A po co i dlaczego i ten? To nie było już z chęci ucieczki? Dlaczego to było? Wiesz co, po prostu stwierdziłem, że muszę zmienić coś w swoim życiu i potrzebowałem diametralnej zmiany, którą właśnie dawało mi samobójstwo. No to jest diametralna zmiana w życiu rzeczywiście. Wiesz, pewni ludzie chodzą do kościoła, inni, nie wiem, lubią zaszaleć na dyskotece, a ja popełniam samobójstwo mniej więcej raz na rok. Jest fajnie wtedy. Tyle wygrać. Aha. Okej, no to co mogę powiedzieć? Miłej zabawy chyba. No okej, to ja idę popełnić samobójstwo. Cześć. Na razie, Sia to był człowiek, który był w nastroju ewidentnie wakacyjnym i bardzo lubi popełniać samobójstwo raz na rok. Jedno już zresztą popełnił i dzwoni do nas ze światów. Nie, bo mu nie wyszło. Dobra, okej, fajnie. Prawdziwy seryjny zabójca, mówi ktoś na czacie.
Dobrze, to zapraszam, wakacje są w końcu. To dzwoni teraz Dawid, tak? Halo? 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 Wy go przestań go policzyć. Dobra, coś nie działa albo... Masz mikrofon? W relacji youtube.com wpisze się hasło wykop. Dobra, nie chcę mi się na to czekać. Jak chcecie robić kawałek, to róbcie szybsze i śmieszniejsze, bo mi się nie mam czasu naprawdę. Dobra, teraz jest Marek z nami. Dobra, cześć, teraz Marek. Jest Marek z nami. Dobra, no, Marek, masz... Halo? O, jest. Halo, tak, jesteś pewnie. Muszę zatrzymać. Zatrzymaj tam wszystko, no. Okej, okay, dobra, przepraszam, bo się zamyśliłem. Mhm. Witam wszystkich bardzo nad serdecznie. Nad tym samobójcą może? Czy nad kim? Jestem seryjnym samobójcą. No. Popełniam samobójstwo przynajmniej raz dziennie. Nie, ale odnośnie samobójstwa to kojarzy mi się kilka przykładów ze Starego Testamentu, kiedy tam dosyć ważne postacie nawet. Znaczy nawet, na pewno jedna, Saul mi się kojarzy. Tam jest taka niepewna sprawa, czy on popełnił samobójstwo, czy jemu pomogli, czy eutanazja. Samobójstwo czy eutanazja, nie ma... Halo? No, słucham. Słucham i rozmyślam. No, bo było tam coś takiego, że albo on się nadział na miecz, albo jego mieczem przebił. Bo tam są dwa opisy, nie wiadomo, który... Tak, było taki opis skrócenia ostatnich chwil Saula, króla zresztą. No jakiś... nie był za to jakoś potępiony, prawda? Nie z nie tego był, powodu. Ale bo mówię, to było bez różnicy już przecież wtedy. Nie, czekaj, ten co go zabił był potępiony, ale to nie z takiego powodu, że go zabił, tylko z powodu tego, że nie bał się... Nie, czekaj, że nie pomyliłem dwóch sytuacji już teraz. A co chcesz powiedzieć, to powiem ci. Bo przyszedł... Aha, już wiem jak to było. Tak, okej. Okay. Saul umarł. Podczas bitwy się wykrwawiał i powiedział do swojego giermka, co mu nosił tarczę, że dobij mnie, bo i tak już umieram i w ogóle i tak dalej. I to jest w sumie, no, ale ten giermek się bał i go nie zabił. I więc cały się wkurzył i w końcu sam się zabił. No i tyle. No, a potem ale, druga ale sytuacja jest, była. Drugi opis jest taki, że tam... No to ja ci mówię, właśnie dokończam. A już teraz wiem, o co tam chodzi. Druga sytuacja była taka, że przyszedł jeden facet, który zobaczył tego Saula i powiedział, że to przyszedł do króla Dawida, który był przeciwnikiem Saula i przybiegł się pochwalić, że to ja zabiłem króla Saula. I Dawid się wtedy stwierdził, że skoro przychodzisz z takimi informacjami, jeszcze sam mi opowiada, że zabiłeś króla, to ciebie spotka to samo, bo królów się nie zabija. Królów wyznaczonych przez Boga się nie zabije. I jeszcze się nie przychodzi chwalić tym przed innymi, że w ogóle takie podejście miało obrzydliwe. No, ale nie za samo, nie sam fakt zabicia kogoś, tylko za to, że się zabija króla, który był wyznaczony przez Boga, na króla był pomazany przez Boga. Dokładnie. Tak. Poza nie tym samo... ten gość kłamał. Jak się porówna dawał pisy, to jest jasne, że to nie był ten sam facet, że on nie zabił Saula, tylko przyszedł, bo go złapał i chciał nagrodę. Po prostu bezczelnie zełgał, że to ja zabiję. Ja jestem bohaterem. Zabiłem. No. Mhm. Zgadzam się. No aczkolwiek jest tam, że samobójstwo nie jest potępione. No nie jest, no ale znaczy nie w każdej sytuacji jest potępiona. Nie samo z siebie, o. O, dokładnie tak, dokładnie tak. Tak samo jak zabicie człowieka też nie jest potępione samo z siebie w Biblii. Jest potępione mordowanie, ale nie wymierzanie kary śmierci na przykład, to już nie jest. No właśnie ludzie mają takie jakieś problemy z tym, żeby rozróżnić, że jednak te intencje tego, co robimy, są dosyć istotne. No, kontekst jest ważny. Czemu taki czat, możesz powiedzieć? Czemu taka zmiana? Ładny, czat? Nie? No właśnie tak słabo chodzi trochę, ale... Słabo chodzi? Nie, lepiej chodzi od poprzedniego. Dlatego, że jestem w trakcie robienia różnych... Właśnie wydaje mi się, że jest jeszcze niedokończony. Że jeszcze niedokończony troszeczkę jest tak... No bo ja filtruję element zbędny po prostu. Jeszcze się nie dokończyłem, ale już część elementu jest poszła sobie, bo jest zbędna tutaj. No, no ale myślę, że będzie też ładnie tam działał. Już. Tak, oczywiście, że będzie. No dobra, weź jakieś
Na temat coś powiedzieć. No, a jaki temat? Temat? Bo temat jest taki, czy warto wypróbować Boga, czy to nie jest głupi pomysł, bo się Bóg wkurzy. To zależy, co rozumiemy przez wypróbowanie Boga. To znaczy co, mam stanąć na środku drogi i powiedzieć, Boże, uratuj mnie. Na przykład, tak. To był tutaj jeden człowiek, co opowiadał, że wyskoczył, był jakiś lotnik czy ktoś, wyskoczył ze spadochronem, mu się nie otworzył i wtedy się modlił i mu się otworzył. Ale to nie było na zasadzie, wiesz, ale to jest różnica, bo gdyby, widzisz, to znowu kontekst mamy. On nie wyskoczył z myślą taką, wyskakuje... Bo se chce Boga wypróbować. Dokładnie, dokładnie. To nie było wypróbowanie Boga, to była tak naprawdę prośba do Boga. No tak. No to dla mnie nie jest jakieś wypróbowanie. Wypróbowanie Boga jest, uważam, głupie troszeczkę. Dlaczego? Aczkolwiek też w Starym Testamencie się znajdzie jedno takie, bardzo, z Gedeonem, prawda? No, ale dlaczego głupie? Bo nie po to nam dał, bo te wszystkie wypróbowania to są takie strasznie drastyczne. Nie po to nam dał Bóg intelekt, żebyśmy na przykład, nie wiem, w taki głupi sposób, prawda, jeżeli wyskoczysz z 10 piętra, to no wiadomo, że upadniesz i coś się stanie. No, ale to nie jest kwestia intelektu, tylko kwestia wiary. Ktoś chce, jest desperowany, żeby poznać tego Boga, przekonać się raz na zawsze, czy on jest, czy go nie ma. To jak to ma zrobić? Wiesz co? Ja dostałem troszeczkę inaczej, nie tak drastycznie. Ja po prostu prosiłem Boga o najprostsze rzeczy i je dostawałem. I to też było jakieś wypróbowanie, prawda? Dwa Rolexy? Nie. Skarpetki i slipki. Uwierzyłeś w Boga, bo ci dał skarpetki i majtki? Tym mi potwierdził, że jest ze mną. Dziwne, wow, prawda? To teraz powinieneś mieć, zgodnie ze zwyczajem polskim, te majtki powinny być relikwią i powinieneś mieć taki ołtarzyk i albo wznosić modlitwę do... No, majtki. Wiesz, zgodnie tak. Ale to, wiesz, to jest krótka historia, to opowiem. Bo no, jak tak. Się nawróciłem, to po prostu nie najlepiej się działo w moim życiu i w ogóle byłem tak, że właściwie niczego nie miałem. Któregoś dnia otwieram sobie ten i patrzę, ja nie mam żadnych właściwie tak wyglądających normalnie ani bielizny, ani skarpetek i mówię do Boga tak, kurde. Masz wyglądać co nienormalnie? To się zastanawiam, jak się wyglądały. No, nie, z trzema nogawkami? Poszarpane jakieś, wiesz, dziurawe i w ogóle sobie myślę, Boże, kurde, przydałoby mi się. Ty wiesz, że to mi jest potrzebne. Ale nie wiem, jakim cudem ty mi to dostarczysz. To Bóg wie takie rzeczy. Bo wiesz, jak ja widzę niektórych chrześcijan, to oni się zachowują tak, jakby Bóg nie wiedział, jak wygląda dupa. Dobra, Maty, ale ty wiesz, że ja wiem, że on wie. No, słuchacze nie wiedzą może. Więc tak, ja powiem wszystkim, żeby było jasne. Tak, Bóg wie, co to są majtki. To nie wie, jest że mamy nic dupę. Zdrożnego. Tak, wie, że mamy dupę. No i kwestia... Ty, a wyobraź sobie taki baner, jakby ktoś sfinansował. Zróbmy taki baner na środku Warszawy z napisem Bóg wie, że masz dupę. Ty no, a nie to wiem, ja myślę, że gwarantuję ci, że tam jest jakiś taki koleś, który oskarża wszystkich o obrazę uczuć religijnych. I myślę, no jest, żeby... wiem. On by cię ale mnie ciekawi, kto by się zbulwersował tym. Ja bym się zastanawiał, kto by się nie zbulwersował. Ja nie wiem, właśnie, to był dobry eksperyment. Ostatnio na czacie napisał ktoś chyba i mówi, że o, Martin, wulgarny jesteś, wulgarnie piszesz, bo dupa mówię? To Bóg nie wie? Co to jest? Bóg nie wie, co to dupa. Nie wiem. A ty mówisz o majtkach w kontekście nawrócenia znowu. Nie uchodzi, bracie, nie uchodzi. A to przepraszam. A mówił, że jak zacząłeś, dobra. O co chodzi z tymi majtkami? No i słuchaj, no i właśnie się pomodliłem, że no fajnie, Boże, tylko mówię tak do Boga, wiesz, co mi jest konkretnie potrzebne? I teraz zastanawiam się, jak ty mi to zapewnisz? Uszy tak, je. Prawda? I słuchaj. I to było najlepsze, że ja wtedy bardzo złe kontakty miałem z moją mamą. Tak właściwie nie gadaliśmy, ja mieszkałem w mieszkaniu, do którego ona też miała dostęp, ona czasami bywała, czasami nawet pod moją nieobecność. No i wyobraź sobie, że dzwoni moja mama z Niemiec wtedy. No i dzwoni, tam wiadomo, kłócimy się i w pewnym momencie mówi, wiesz co, jak cię nie było 2 dni temu, to ja byłam u ciebie i zostawiłam ci coś tam w szafie, do której ja nie zaglądałem, bo to była jej szafa. Tam masz siatkę. Zgadnij, co tam było.
Majtki? I skarpetki. Oba, a, ale tak jednocześnie, tak? No tak, bo w takiej siatce tam chyba z 5 par skarpetek, ze 3 pary bokserek. No fajnie było, bardzo to jest... No, ale to takie... No ludzie by się spodziewali czegoś bardziej takiego... No, takiego boskiego, no nie, Bóg przemówił do mnie przez siatkę no, z tak. Majtkami, jakoś tak, wiesz... No ja wiem, że ludzie właśnie nie wiem, czego oczekują, ja... Dla mnie to było naprawdę, to byłem trochę po nawróceniu, to było dla mnie takie potwierdzenie, że no ja potrzebuję, ja to dostaję. Przecież to mnie nie interesuje w jaki sposób, prawda? Nie wiem, czy no, rozumiesz, o co mi chodzi. Nie, no ja łapię, bo dla mnie jest najważniejsze w życiu, to są właśnie te proste rzeczy, takie życiowe. Takie te zwykłe, na przykład to, że majtki potrzebuję, albo pralka mi nie działa, albo coś tam, bo to jest życie, a nie te fascynowanie się takie, to jest takie polskie, nie, że człowiek jak myśli Bóg, to od razu w kontekście bitew, wojen i tych chórów różnych i nieba i piekła, ale nie pomyśli o tym, że co, o codziennym życiu, takich zwykłych sprawach, no, a to, no. Jest to miejsce, gdzie ja chcę mieć Boga, koło ja moich majtek. Ja powiem ci, że miałem sporo jeszcze takich później sytuacji właśnie, że prosiłem bardzo proste rzeczy i je dostawałem. No. Ja były mi potrzebne i tyle. Po prostu. No ja też właśnie. No, ale się, mi, dla mnie było ważne to, co ja naprawdę potrzebuję, a nie dwa Rolexy i inne pierdoły, którymi ludzie właśnie męczą Boga, ale nie po to, żeby go poznać. Ja naprawdę miałem problemy, ja naprawdę potrzebowałem Boga i wtedy był. Jak ja się dla zabawy szukam tego, czy Bóg jest, czy nie ma, to go nie ma, bo Bóg nie daje z siebie robić jaj. Tak jak Biblia mówi, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. No dokładnie, dokładnie, bo jest taki nawet cytat, przepraszam, że tak już tak ten z Biblii, że Bóg wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Tylko, że chce, no, żebyśmy jest. Go poprosili. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Dobra. Więc jeżeli prosimy o coś, co rzeczywiście potrzebujemy, to na pewno to dostaniemy. Dobra. To już mi się wyłonił tytuł tego odcinka, to będzie Majtki i skarpetki. Od Boga. Od Boga. O, od Boga. Bardzo dobra. Okej. Okay. Dobra. To na razie. To cześć. O, akurat było Internet Problem Connection. No, ktoś mówi, ja mam coś o wystawianiu Boga na próbę. O, to właśnie dzwoni. No to chodź. Coś o wystawianiu Boga na próbę mówi... Kto? Halo? Cześć. O. Halo? No, halo, halo, ale strasznie cicho cię słychać. Strasznie cicho? Kurczę. No, po prostu mów bliżej, głośniej i tak dalej. No już, o, teraz może lepiej ciut? Trochę lepiej. No dobra, lepiej nie będzie. Więc jeżeli mnie słychać, to... Jeżeli chodzi o wystawianie Boga na próbę, to jest coś w Księdze Malachiasza, no. W 3 rozdziale, w 10 wersecie, no i Bóg mówi coś takiego. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Więc uważam, że to jest właśnie coś ciekawego, bo to jest chyba jedyny fragment, o ile się nie mylę, w którym Bóg mówi, żeby go wystawić na próbę. Mm-hmm. No nie jedyny, ale tutaj mówi tak wprost i używa takiego sformułowania, wystawcie mnie na próbę, wypróbujcie mnie. No bo mówi, żeby go szukać i każe prosić o znaki, cuda jakieś, no i różne takie rzeczy, to są w Biblii. A tutaj to jest tak wprost. No właśnie o ten fragment mi chodziło, dobrze, że... Kawa na ławę i bez trzymanki. Tutaj. Tak jest, no, więc no tak. I... A no. Coś chciałem się zapytać, bo ostatnio tak patrzyłem na jakieś różne nowe ruchy kościelne i tak dalej. Słyszałeś coś na temat Williama Branhama i jego poglądów? Czy trafiło ci się to uszy? Nowy jakiś? No, to jest coś... No, to są jakieś takie... To są tacy chrześcijanie, którzy uważają tego Williama Branhama za proroka, który niby miał otrzymać poselstwo od anioła. I coś mu to jest anioł, no stary motyw. Tak. No i co tam jest takiego ciekawego? Znaczy, co nowego właśnie? Znaczy, co mnie najbardziej zaciekawiło w tym wszystkim, oprócz tam jakichś kontrowersyjnych rzeczy,
to, że William Branham mówił, że należy chrzcić w imię Pana Jezusa, to już fajnie, że wiesz, który, a nie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. No bo ostatnio rozkminiam. Ostatnio rozkminiam, na ile mogę dogmat, no nazwijmy to w cudzysłowie, dogmat Trójcy Świętej, nie? Bo to tak się przyjęło w Polsce. I właśnie się zastanawiam, jak to jest z tym imieniem i jak jest z tym chrztem, no bo on mówił, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest nieważny, że trzeba się jeszcze raz ochrzcić. No. Ale dlaczego jest od razu nieważne? No właśnie ktoś mi przysłał książkę, to chyba ten facet właśnie ją napisał, no tam dokładnie te same tezy były, jak nie to jakieś inne. No oni mają teoretycznie, technicznie mają rację, bo w Biblii właściwie jak jest chrzest, to jest tam mowa o Mesjaszu, o Jezusie ciągle, ale ja się zapytuję, dlaczego to jest taka ważna sprawa nagle? Ja no właśnie też się trochę zastanawiam, no bo ja przyjąłem taki chrzest wodny, taki w wodzie mnie maczali, nie, i tak dalej, całego zamoczyli w sumie. No ja też. Ja do tego właśnie podszedłem jako do potwierdzenia swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Ja też. A nie skupiałem się szczególnie na tym, że pastor, który mnie zanurzył w wodzie, bo akurat miałem pastora, to powiedział, że chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja byłem bardziej skupiony na osobie Jezusa. No pewnie, ja też. Ja nawet nie wiem, co on powiedział, bo ja nie pamiętam już. Co to jest za różnica? No, jakby powiedział coś wtedy dziwnego, ja to bym zareagował. Ja też, ale nie pamiętam, co do słowa. Czy on powiedział w imię Jezusa, czy w imię Ojca i Syna, czy coś. Co za różnica? Jezus mówił, że to jest, jeżeli ktoś widział mnie, to widział i Ojca, i on jakoś nie rozróżniał tam specjalnie, albo ani nie mówił swoim uczniom, żeby nie robili tego, że mówią coś o Ojcu, jak im chodzi o Syna. Wręcz przeciwnie, on mówił, że jak ktoś kocha Syna, to kocha i Ojca, i jak kocha Ojca, to będzie kochał i Syna, i w ogóle, nie? Taka jedna. A teraz nagle ten facet przychodzi i mówi, że to jest tak straszna różnica kolosalna, że jak ktoś źle powie, to w ogóle nie jest chrześcijaninem i ten chrzest jest w ogóle nieważny. I Bóg powie, że nie wpuszczam cię teraz, bo złego słowa użyłeś. To coś jak czary. Nie? Myślenie magiczne. Złą formułę wypowiem i kurczę, zamiast, nie wiem, komuś skrócić nogi, to wydłużę. To są czary, to jest myślenie magiczne i to nie jest dobre akurat. Masz rację. No. No dobra, no to w takim razie ja dziękuję za czas na antenie i mam nadzieję, że mnie wpuścisz jeszcze kiedyś na odwyk. A pewnie, że tak. No dobra, to na razie, trzymaj się, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Cześć. No, jest bardzo fajny telefon i a propos tego gościa właśnie, no jak dzisiaj słyszeliście, widzieliście odcinek na www.odwyk.com, to ja mówiłem trochę o tym, że ostatnio gadam z takim człowiekiem, już nie gadam z nim, który mi właśnie przedstawia te tezy, ale z taką nachalnością i żeby z taką wagą jakąś, że no nie da się, po prostu strata czasu, trochę męczy. No i mówię, że to, co on mówi, to może i racja jest, tylko ja się pytam, dlaczego aż tak to jest ważne? Nie ma ważniejszych rzeczy naprawdę. No i widzę, że teraz, że to jest jakiś cały ruch, a to tego nie wiedziałem, to dobrze, że mi ktoś uświadomił. To ja już wiem, skąd to maniactwo się bierze. Co jakiś czas w świecie chrześcijańskim są takie mody. Na przykład na Toronto było takie Toronto Blessing. Gdzieś ludzie w Toronto dostali nagle w masowej histerii i zaczęli tam szczekać, śpiewać, tarzać się i różne rzeczy i powiedzieli, że to od Ducha Świętego nowe rzeczy są. I poszło to cała fala tego entuzjazmu i szczekania i tam wszystkiego. Bo co jakiś czas są takie zjawiska i one tak falami przychodzą. I ludzie mają, chrześcijanie zwłaszcza, tendencję do skupiania się na jakiejś jednej rzeczy, którą rozdmuchują do niewiarygodnych rozmiarów i żyją tylko tym jednym i mówią, że o ja, jakie to jest odkrycie, coś niesamowitego, jak mogliśmy tego wcześniej nie wiedzieć. I gadają wszystkim naokoło i oni się też zapalają i ekscytują, nie? I potem to wszystko po jakimś czasie ucicha, bo przychodzi nowe coś, czym się znowu ekscytują, jakąś nową wielką prawdą, super prawdą. I przeważnie
ta prawda jakaś wielka, super, zaczyna się od jakiejś książki jakiegoś faceta, który coś napisze i potem wszyscy nagle robią dookoła tego taki buzz, taki szum wielki, straszny. Kiedyś była na przykład taki znowu jakaś fala wokół książki, jak ona się nazywa ta książka? No nie, że była taka krótka książka o jednym zdaniu, gdzieś tam u któregoś małego proroka w Biblii, z którego gość całą teorię wyciągnął, jakąś znowu super ważną. I wszyscy tylko o tym gadali w kółko. Jak się nazywało? Jakieś błogosławieństwo kogoś tam, czy czegoś tam, albo zasada czegoś tam. No bo znowu, kiedy indziej była, wszyscy się podniecali niezdrowo zasadą siania i zbierania. I gdzie nie poszedłem do jakiego kościoła, to zaraz było kazanie, że jest zasada siania i zbierania, że musisz zasiać, to zbierzesz. I to było przedstawiane jako taka niesamowita myśl jakaś, która życie całe ci zmieni, a tak naprawdę to jest jakiś idiotyzm zupełnie prosty, że najpierw musisz coś z siebie dać, żeby to dostać, ale że oni to przerobili teraz na stronę duchową, że to działa tak magicznie, magicznie działa, magia jest, jak dasz 100 złotych, pastorowi, to on ci, nie on, tylko Bóg, Bóg ci da 10 tysięcy, czy 100 razy więcej, i zawsze ci da 100 razy więcej. Oh my goodness, ja pierniczę, normalnie nie mogę. No i to podniecanie się ludzi byle czym, no to jest normalnie to samo, co na YouTube i wszędzie, że sobie znajdą następnego Gracjana Rostockiego i się nim ludzie podniecają. Tylko ja się pytam, dlaczego tak teoretycznie mądrzy ludzie, którzy znają prawdę o Bogu, chrześcijanie, okazują się takimi głupimi ludźmi ostatecznie. Takimi jak każdy zwykły gostek na YouTube. I tak naprawdę to oni nie są jacyś super chyba mądrzy. Dobra, odbieram ludzi i końcek monologów. To jest program, żeby sobie z ludźmi pogadać. No cześć! Cześć, cześć. Miło, że się odniosłeś do tego. Ja chciałbym przeczytać fragment Księgi Hioba. Okej. Okay. Która jest dosyć ważna, jeśli chodzi o wystawianie na próby wszelkie. Dobra. No, fragment na pewno znasz już na pamięć. Żył w ziemi ust człowiek imieniem Hiob. Był to sprawiedliwy, mężny, bogobojny, unikający zła. Miał się 7 dobrze. Przechodząc do tutaj już prób ostatecznych, a może do samej konkluzji. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Tak powiedział. Po tym, jak Bóg mu wszystko zabrał. Taki gość. Tak, dokładnie. Widzisz, to był dopiero altruizm. Bóg mu wszystko zabrał, on cały czas wychwala Boga i nie liczy na to, że jak da pastorowi 100, to Bóg mu zwróci. Dokładnie. No to jest... No i no to jest jakaś taka postawa godna szacunku, nie? Że gość ma takie zaufanie do Boga. Do tego trzeba dążyć, a nie do tego, żeby więcej mieć, bo mam za mało, Bóg niech mi da, daj mi ja, wszystko moje. Taki Job to był... gość. A też był bogaty zresztą, ale w tym bogactwie on wiedział, co tutaj jest ważne, kto mu dał to bogactwo. No. Dokładnie, dokładnie, ale jeszcze tutaj jest do powiedzenia. Autorskie to jest księga cały czas Hioba, ale Biblia, nie wiem, to jakiś dziwny przykład Biblii jeszcze, takiego nie widziałem, ani Gdańska, ani Warszawska, ani Nowego Świata, ani Tysiąclecia. Czekaj, to jest napisane, że i powiedział jeszcze Hiob, dodał do tego, ale niech będzie pogardzone imię Pańskie, a jakie? moje zbrodnie pomszczone. Co? No tak jest napisane w tym przykładzie, naprawdę. Z odwrotnie chyba, to nie jest dobry przykład. Nie, no, dokładnie, to jest jakiś taki przekład, który jeszcze pokazuje, że Hiob jednak był mimo wszystko... Antyprzekład, nie, ale to jest głupi jakiś... przekład, to się nie zgadza w ogóle z całym kontekstem, przecież to widać, że to jest błędne tłumaczenie po samym tekście. To jest dziwne, no. Ktoś tak to przetłumaczył. Tak jakby było na to, chodziło na to, że jeszcze żale się wylewa na to, że no dokładnie. Ktoś na czacie, tylko powiem, tak jedno zdanie powiedział tak, że Hiob miał tyle pecha, że mu Bóg tej żony nie zabrał. No, to prawda. Nie za mądra była niewiasta. No takie tak się. Jeszcze, aha, o, to wszystko jasne, już widzę. Tutaj pod tym przykładem, co jest napisane. Linki są do wykopu. No to chyba już o czymś świadczy. Pod przekładem, tak? No to chyba tak. No dobra. A co to ktoś na czacie napisał, tak? No chyba tak. A nie, to czata nie należy czytać. To jeszcze tam, jeszcze śmieci. Jeszcze nie skończyłem pracy nad wywalaniem śmieci. No, szczerze mówiąc, dobra. Chyba złożę doniesienie do prokuratury na ten portal. Nie możesz, ja mogę, bo to mnie, jak to się mówi? Stokują.
No, także ja złożę. No, musisz, nie chcę na się składać. Musisz na ten wykop złożyć to doniesienie, bo... Nie na wykop, ja wiem, gdzie ludzie piszą, zresztą zostawili ślady, podpisali się, zostawili swoje numery IP, w ogóle to jest... Ja... Jakbym dzisiaj złożył doniesienie, za 2 tygodnie najdalej by do nich zgłosiła się policja. Ale nie zajmuję się tym, nieważne, ignorować to coś. Dobra, dzięki, na razie. No, cześć. Hej, cześć. To był Łukasz. A to są wieczory odwykowe i uwaga, przyszła pora na to, żeby odebrać szefcia, który przyszła dzwoni tutaj to, i opowiada o rzeczach szefcia. Trochę przyszła chyba nie na temach przeważnie. O, echo. Echo, cześć. Podejrzewam, że będzie nie na temat, tylko na ten temat, o którym kiedyś gadaliśmy. A skąd wiesz? A, bo tak często jest. No zazwyczaj, tak też. No i tym razem też zgadłeś. A, ale tak krótko w miarę dzisiaj. No postaram się. W każdym razie ja do tego tematu, co tydzień temu rozmawialiśmy, bo tak było już późno, kończyliśmy i w sumie nie doszedłem do tego, co wydaje mi się, że najważniejsze było w całym tym temacie wychowania, karania, strachu, a mianowicie jak to się ma do Boga. No. No, bo jak przemyślałem sobie tą sprawę, to doszedłem do takich wniosków, że Bóg nikogo nie wychowuje przez strach. O, a cała historia Izraela to nie była taka? Cała historia Izraela, a wiesz co? Z Izraelem to wyobraź sobie, że Bóg zawarł umowę, w której było właśnie zawarte wszystko to, co na nich spadło, bo się nie wywiązywali z warunków umowy. Tak jest. Więc to wcale nie było w kategoriach, że Bóg stwierdził, że a te gadziny tam z Izraelami działają na nerwy. No to wysłać jakieś nieszczęście, trzęsienie ziemi, powódź, suszę czy inną klęskę. Nie, oczywiście. On się wywiązywał z umowy, ale dokładnie tak samo robi ojciec, który zapowiada dziecku, że jak wbiegnie na ulicę jeszcze raz, to mu przyrżnie w tyłek. I na podstawie tej umowy on go czaśnie w tyłek potem i dziecko płacze, bo ma karę. I ten sposób wychowywania jest mniej więcej taki, jakiego używał Bóg, nie? Nie mniej więcej taki, bo zobacz, że umowa Boga z Izraelem była dwustronna. A ten przykład z ojcem, który ty podałeś, to jest jednostronny, bo ojciec wymyśla zasady, ojciec określa, jakie będą konsekwencje i ojciec się zgadza, natomiast nie mamy żadnych przesłanek ku temu, żeby uważać dziecko za drugą stronę umowy. No, Izrael to też był trochę drugą stroną umowy pod przymusem, bo wybór miał taki, albo idziemy do Boga, który nas uwalnia z niewoli egipskiej, albo giniemy w tej niewoli. No to dziecko ma taki sam mniej więcej wybór. Albo się zgadzam na to, co mi każe tata, albo idę mieszkać sam na ulicę. Więc to jest mniej więcej podobnie chyba. Wiesz co, tylko że kwestia jest taka, że pierw w historii Izraela Bóg pokazał swoją moc, a potem dopiero była kwestia tego, czy umowa będzie zawarta, czy nie. Więc, no to tak jak tata, nie? Też pokazuje, wiesz, że ma siłę w ręce, a potem... Tak, tylko wiesz co, zobacz, kwestia jest taka, że jak jest umowa między Bogiem a ludźmi, to tak jak to było z Izraelem, pierwsi ludzie mają pokazane właśnie, jaki Bóg jest, w sensie jaką ma moc i że o nich dba. No bo jakby nie było to, co zrobił w Egipcie, to no to wysłuchał ich wołania, a dopiero potem jest rozmowa na temat ewentualnej umowy i warunków tej umowy, natomiast
jeżeli chodzi o taką sytuację, gdzie jest ojciec i małe dziecko, to różnie bywa z tym, czy ten ojciec faktycznie pierw pokazał, że wysłuchuje i że warto z nim zawrzeć umowę na jego warunkach, czy nie pokazał i umowa zostaje zawarta praktycznie pod przymusem, bo no bo ojciec jest silniejszy i koniec pieśni. No dobra, ja dalej nie widzę jakichś takich istotnych różnic, ale powiedz, jaka jest konkluzja według ciebie, że więc Bóg jak wychowuje? Nie wychowuje na zasadzie karania i nagradzania, tylko jak w takim razie? Wiesz co, Bóg wychowuje na zasadzie tego, że określone czyny mają określone konsekwencje. Jeżeli jakaś, no, coś, co ludzie nazywają karą, jest zawarte w wcześniej nawiązanej umowie, to to już nie jest kara wymierzona wedle widzimisię osoby silniejszej. No wiem, ale to nigdy nie mówiłem, że Bóg robi według widzimisię. Poza tym tylko używasz innego sformułowania. To sam Bóg używa słowa karanie. On nie mówi, że spotkają was konsekwencje, chociaż to też tak można nazwać, ale mówi wprost, że będę was karać. Karze Bóg chyba, przyznasz, nie? Że wprost mówi, że on kary zsyła. No tak, tylko że wychodzi na to, że w takim razie ludzie mają inne rozumienie kary niż Bóg. Bo takie Boga, samo chyba. Nie, bo u Boga właśnie to jest na podstawie wcześniej umowy, określonych warunków. Aha, no dobrze. Mówię. Natomiast to, co niestety się zdarza w wielu rodzinach przy wychowywaniu dzieci, że kara spotyka dziecko z powodu widzimisię rodzica, bo... No dobrze, okej, okay, ja rozumiem. I w tym przypadku to tak jest. Ale za co karał w takim razie Babilonię, Asyrię, Edom, Samarię, Tyr, Sydon i jeszcze te wszystkie inne kraje, które były na terenie Izraela, zanim tam wszedł Jozue? Przecież Bóg mówi w prorokach, że spotka ich to i to i tamto za to, że robiły to i to i zabijały i uciśniały i kradły i tak dalej. Na podstawie jakiej umowy? Przecież nie zawierał z nimi umowy takiej jak z Izraelem. Zgadza się, nie zawierał umowy, ale też ich nie wychowywał. Nie, ale karał właśnie. Zgadza się. Karał, no. Chodzi mi o coś takiego, że ludzie, którzy zawarli z Bogiem jakiś rodzaj umowy, no to Bóg wychowuje jako swoje dzieci. Natomiast tych, którzy żyją mając w nosie Boga, no to Bóg ich nie będzie na siłę wychowywał. On traktuje ich na zasadzie Pana, który ze swoim stworzeniem może w określonych sytuacjach zrobić to, co uzna za stosowne. No nie tak, ale to właściwie używasz tylko takich opisowych słów i opisowego języka na prostą rzecz, bo właściwie to można powiedzieć, że to wszystko jest zwykłe karanie, że zacytuję tutaj kawałek z Biblii, że kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, to jest cytat. No to chyba można, trzeba nawet zaakceptować, że to jest metoda wychowawcza Boga dla swoich dzieci, że karze i chłoszcze. Tak to sam napisał. No tak, tylko trzeba właśnie zauważyć subtelną różnicę między warunkami, w których to, co tam w Biblii jest nazwane jako kara, spotyka tych, którzy z nim zawarli umowę, a sytuacjami, w których spotyka tych, którzy mają w nosie Boga. Mhm. Bo jednych i drugich dotyczą trochę inne zasady. I tu jeszcze jest taki istotny, moim zdaniem, wątek, o którym wspomniałem na początku, a teraz jeszcze nie doszliśmy. Znaczy teraz doszliśmy, że powiedziałem, że Bóg nie wychowuje poprzez strach. Bo kwestia jest taka, że jeżeli kara jest wymierzana nie w
oparciu o wcześniejszą umowę, to to wywołuje strach, bo nie ma określonych zasad. No, a tutaj to już zakładasz, że oni... Znaczy, ja uważam, że te zasady są. To są zasady, które każdy człowiek zna. To są zasady, które, o których mówi sumienie i takie wewnętrzna, właśnie uniwersalna zasada zachowania ludzi, czyli nie rób drugiemu tego, co nie chcesz, żeby on zrobił tobie. Nie kradnij, bo nie lubisz być okradany. Nie zabijaj, bo nie chcesz, żeby ciebie zabito. Na podstawie tego Bóg każe. I to jest jakaś umowa, jakiś rodzaj umowy. No, jest takie, no, coś wbudowane w człowieka, ta umowa, z którą człowiek się już rodzi. Tak mi się wydaje. Dobra, ale to dokończmy to za tydzień. Będziemy mieli taką, taki cykl cotygodniowych rozmów. Mam tylko kwestię właśnie wychowywania przez strach, skoro to zaczęliśmy. Że właśnie niedawno czytałem w pierwszym liście Jana o tym, że w miłości nie ma strachu, bo miłość wyrzuca strach na zewnątrz. To prawda. Jak się kocha, to już strachu nie ma. Właśnie, tak, i wychodzi na to, że w takim razie, skoro Bóg jest miłością, a to jest napisane i jest też napisane, że strach i miłość nie chadzają w parze, to znaczy, że Bóg nie może podchodzić do kwestii wychowawczych w ten sposób, że chce, żeby ludzie robili we właściwy sposób z powodu strachu. No, pewnie, że nie chce. Ja nie mówię, że on chce. Ja mówię, że to jest jeden ze sposobów, jakich używa. Jakże jeszcze raz zacytuję, że kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. No nie wiem, czy po to chłoszcze, żeby wywołać miłość, raczej się chłoszcze i karze, żeby wywołać ból i żeby ten ból czegoś nauczył. Coś nieprzyjemnego się wywołuje. Przekonanie w głowie, że są konsekwencje za złe rzeczy, spotykam się złe rzeczy. Ale to nie, raczej chłostanie nie wywołuje uczucia miłości, tak mi się zdaje, nie? No. Wiesz co, myślę, że to właśnie zależy od tego... Wywołuje? Myślę, że to zależy od tego, czy to wynikało z umowy, czy nie. No, nie, w tym fragmencie tego chyba nie ma. Znaczy, no... Może to jest część relacji, ojciec-syn. Nie? Jeżeli spotyka cię coś nieprzyjemnego, boli jak nie wiadomo co, ale wynikało to z umowy, na którą ty się wcześniej zgodziłeś, to masz świadomość, że druga strona postępuje wobec ciebie. Nie kocha. Fair, tak, ale ty mówisz o miłości gdzieś tutaj. Gdzie tu jest? No zgadza się, ale czy... Ty wyobrażasz sobie miłość na zasadzie świętego Mikołaja, który jest tylko dobry, a nie postępuje fair? No ja nie wiem, co ma fair do miłości. Na pewno nie wyobrażam sobie miłości jako walenia po dupie w ramach dotrzymywania słowa. No to jest coś innego niż miłość. To jest szacunek, to jest prawdomówność, przestrzeganie zasad, uczciwość, tak. Ale miłość to jest trochę obok, to jest inna rzecz, inne sposoby. Dobra, okej, okay, musimy skończyć, żeby znowu ten jeden temat się nie ciągnął za długo. A my długo gadamy, jak zaczniemy. Moim zdaniem to się jednak zawiera w podejściu z miłością, no ale może... No dobra, dokończymy temat jeszcze. Dobra, dzięki, na razie. Dobra, cześć. Na razie, cześć. To był Szefcio i zeszliśmy z tematu... Zeszliśmy z tematu na manowiec miłosno chłostający. No, a to jest o tyle ważne w sumie, że dużo ludzi ma problem, albo nie, uważa, że to jest debilizm, kiedy chrześcijanie im mówią, że Bóg tak strasznie wszystkich kocha i dlatego zabił wszystkich w czasie potopu i całe narody w unicestwił i swój własny naród tępił i holokaust zrobił jeszcze własnemu narodowi na dokładkę i krucjaty i wszystko, i że to jest działanie Boga, które teraz chrześcijanie tłumaczą miłością. Ja się zupełnie nie dziwię, ani trochę, że jak słyszą takie tłumaczenie, co bardziej logicznie myślące, albo nawet tacy na chłopski rozum myślący, to twierdzą, że ci, co im tak tłumaczą, to to są pomyleńcy. No, bo ja tu widzę, że coś tu jest nie tak. To jest pomieszanie pojęć. To jest usiłowanie na siłę
wciskania miłości tam, gdzie widać całkiem co innego i akurat nie miłość, tylko siniaki na dupie, które nie są przejawem miłości, tylko mądrości, sprawiedliwości, karania, innych rzeczy, do których Bóg się przyznaje też. Bóg jest nie wyłącznie miłością, więc nie jest tak, że wszystko, co robi, należy tłumaczyć miłością i nie jest tak, że wszystko, co robi, da się wytłumaczyć miłością. Tyle chcę powiedzieć. O, i jeszcze odbieram kogoś i będziemy niedługo kończyć. Dobra, już wróciłem. Tak, i chciałem powiedzieć tym, co nie załapali się od początku, że czat, który czytam, jest na stronie www.odwyk.tv i to jest inny czat niż ten na livestreamie. I trzeba sobie wejść. A dlaczego tu? Bo nad tym mam kontrolę i właśnie nad nim siedzę i pracuję. I lubię mieć kontrolę nad czatem, który jest otwarty dla wszystkich, no bo z jednej strony wszyscy są mile widziani, żeby przyjść i pogadać sobie o Bogu, a z drugiej strony niektórzy, no jak to powiedzieć ładnie, nie przyznają sobie samym prawa do tego, żeby rozmawiać z uczciwymi ludźmi. No po prostu są gówniarze, nie? Których się daje im się w dupę, a nie opowiada o miłości. Ja mam takie podejście, takie staromodne, takie jak Janusz Korwin-Mikke, nie? Masz syna, robi głupie rzeczy, przyrżnąć w dupsko, a nie tłumaczyć mu tam coś tam, aż mu spuchnie, niech mu odpadnie jeden półdupek i się nauczy. Jak się nauczy, to mu drugi odpadnie półdupek, aż żonę do kuchni, a córkę... Nie, to już przesadziłem, nie. Już o tej żonie to już nie, tak Janusz Korwin-Mikke nie mówi, nie, żeby nie było. Dobra, odbieram jeszcze parę osób. Wieczór odwykowy, cześć. Gadamy o wszystkim. Nie związanego tak stuprocentowo z Bogiem. No. Powiedzmy może coś o ostatnich wydarzeniach, o rocznicach, które się zbliżają. Jakich? O rocznicy masakry na wyspie Utoya. Nie, to właściwie to było związane z Bogiem, bo Anders Breivik kojarzy się też z templariuszami. On sam potwierdza swoje tradycje związane z Bogiem, z templariuszami. I co tutaj powiedzieć o tym człowieku właściwie? A co on ma wspólnego z Bogiem w ogóle? On uważał się za protestanta, za no to Adolf Hitler się uważał za katolika. To co to z tego, że się uważa za... Tak, ale no... Zauważ pewną zależność, że zabijał jednak ludzi, którzy popierali przypływ muzułmanów. On był przede wszystkim antyislamski, tak? No, tak, był. No dobra, ale wiesz co, bo jak ja się pytam, no czekaj, mi chodzi o to, że ważne jest, co Bóg o nim myśli i za kogo Bóg uważa tego faceta, a nie za kogo ten facet sam się uważa. Albo inaczej mówiąc, jak ja mówię, że ja mówię coś... Przychodzę tutaj i mówię wam prawdę o Bogu, to należałoby zapytać Boga, czy ja wam mówię prawdę, a nie mnie, bo ja sobie mogę sam mówić, co mi się podoba. Jasne, ale słuchaj, czy ty popierasz ideę Andersa Breivika, że należało zabić tych socjalistów na tej wyspie? Nie, to jest pomyleniec, kretyn, oszołom, który jest chory z nienawiści do innych ludzi. W ogóle to nie jest rozwiązanie zabijanie ludzi. To jest żadne rozwiązanie. Nie nastawiam się do tego aż tak pesymistycznie, czy tak anty. Może warto o tym właśnie porozmawiać trochę. Tak? Czy zabijać innych ludzi? Nie no, zabijać innych ludzi. No, od tego zacznijmy, że to nie były do końca tak dzieci, tylko to byli socjaliści, którzy wspierali przypływ muzułmanów byli. Do Norwegii, do jego ojczyzny, prawda? I za to powinno się ich zabić? Nie no, ja nie mówię, nie potępiam, ani też jednoznacznie nie popieram Andersa Breivika, ale warto rozmawiać na takie tematy. Cześć, nie potępiasz faceta? Być może miał rację, być może za 10-15 lat ktoś powie, że był bohaterem narodowym i go wypuści z więzienia. No być może, to będą bardzo złe czasy i mam nadzieję, że będę daleko od tego miejsca, gdzie to się stanie. Ale czekaj, bo ty uważasz, że nie ma tutaj miejsca na potępienie, albo trzeba się zastanowić, kiedy... Jeden facet opowiada, ma durne poglądy, socjalist to jest bardzo głupi i szkodliwy pogląd. W dodatku jeszcze zaprasza ludzi, których nie wiadomo, czy powinien zapraszać do mieszkania pośród nas. Okej, to jest jego przewinienie. I czy uważasz, że właściwą odpowiedzią na te poglądy jest zabicie tego człowieka? Wiesz co, czasami chyba nawet na plus by wyszło dla tego człowieka, by się nie męczył tak ze swoimi ciemnogrodzkimi poglądami.
tylko jakoś, nie wiem, dużo ruszyło do przodu. No. No, czyli jeżeli ja wykryję w tobie jakieś niesłuszne poglądy, to daje mi to prawo, żeby cię zabić, żebyś się nie męczył z tymi poglądami, tak? No czasami tak jednak jest, że warto chyba udowodnić jakoś wyższość swoich poglądów argumentem siłowym, bo czasami nie idzie inaczej. Dobrze, ale ja nie mówię o argumencie siłowym, ja mówię o zabijaniu, to jest ostateczny argument. To nie jest, no tak, że złamał rękę komuś. Jeśli inni nie pomagają, to czemu nie użyć ostatecznego argumentu? A jakich użył innych argumentów ten facet wcześniej? No, opublikował swój manifest. No wiesz, stwierdził widocznie, że nie warto się cackać, tylko może od razu zacząć od wstępienia populacji socjalnej. No tak stwierdził, nie, to właśnie najwyraźniej. No nie, ja mam zupełnie inne podejście, ja mam takie, myślę, fajniejsze. Ludzie lepiej zrozumieją coś. Fragment piosenki Konkwista, zespołu Konkwista 88, nie wiem czy kojarzysz. No jest taki zespół. Grający chrześcijański rock. Zacytuję tutaj. Kiedy walczysz o swoją flagę, myślisz o swoim narodzie i wiesz, że kiedyś będzie ci dziękował, że wziąłeś go na siebie. Zwycięstwo to piękne słowo, dla którego umrzeć musi wielu. Lecz warto jest polec za nie zginąć za swoje idee. Nie zgadzasz się z tym? Nie, to jest chore, uważam, podejście. Tak samo jak ten Breivik jest chory, tak samo odpowiedzi na dobrze, postępowanie Breivika są poglądy, szanuję je, ja mam swoje poglądy. Uważam, że Anders Breivik to jest postać no, wybitna jednak w historii świata i że kiedyś będziemy jeszcze o nim wspominać i że jego manifest będzie się drukować na różne przykłady, jak Mein Kampf. No wiesz co, ja nie za bardzo wierzę w to, że ty szanujesz moje poglądy, to ja szanuję twoje. To ja twierdzę, że jak ludzie się różnią poglądami, to muszą o nich rozmawiać, aż znajdą coś wspólnego, albo jak nie znajdą, to znajdą sposób, żeby żyć jakoś obok siebie, nie zabijając się, bo to nie zawsze jest konieczne. Ale ja nie widzę powodu, żeby twierdzić, że ty szanujesz moje poglądy, bo możesz mnie zabić, tak samo jak twierdzisz, że to dobrze ten facet zabił kogoś innego za pogląd. Nie wierzę po prostu, Martin, ja to jest zupełnie jak jakiś lewak. Nie wiem, przed chwilą mówisz, że... Tak, bo nie chcę zabijać ludzi za poglądy. Ja mam taką dynamikę, szanujesz, a teraz mówisz jak jakiś lewak z SLD, no proszę cię. Mówisz, że niby to będziesz za aborcją, albo nie wiem, namawiał kobiety do... Boże, do usuwania swoich dzieci, czy nie namawiam. Takiego... Bardzo bym chciał, żeby tego nie robiły, bo to głupie. I nie mówiąc o tym, że to jest morderstwo akurat, odbieranie życia komuś, kto nie może się nawet bronić. Nie mówiąc o tym, żeby no, też się nie zgadza. Właśnie. Ale dobra, to jest inna sprawa. Powinny być usunięte te same natychmiastowo z życia socjalnego naszego, że tak powiem, metodą kulka w łeb. Metodą kulka w łeb. Ja nie lubię tych metod. Bo ja wiem, czym się kończą takie metody. Ci socjaliści rozumiem, że powiedzą, że dziękujemy, że nas zabijacie i my będziemy, albo powiedzą, że nawet będą protestować przeciwko zabijaniu, podnosząc jakieś flagi i idąc na nasze lufy karabinów, tak? Czy może będą też strzelać do nas, a potem my jeszcze więcej do nich i wszyscy będziemy do siebie strzelać i tak będziemy żyć. Kiedyś nastaną takie czasy, ja wierzę, że to już całkiem niedługo. Kiedy wszyscy będziemy do siebie tutaj strzelać. No ja mam nadzieję, że ci wszyscy ludzie, którzy chcą do siebie strzelać, wyjadą na poligon, a my będziemy, inni pozostali, mogli sobie żyć i budować trochę więcej rzeczy, nie wiem, przedsiębiorstwa, jakieś firmy, pomagać sobie, rzeczywistość kształtować. A wy się zabijajcie, tam gdzieś byle daleko ode mnie. O. Dobrze, Martin, no nie będę ci tutaj za bardzo teraz... Już próbowało przekonywać, ale ogólnie szanuję Andersa Breivika i tutaj jeśli ktoś również go popiera, to pamiętajcie panowie, za 20 lat Anders wychodzi, jedziemy do Norwegii, przywitać go jak bohatera i nie zapominajcie o swoich ideach. Dziękuję bardzo, do widzenia. No dobra, dzięki. A wypowiedzi, za wypowiedzi wszystkich odpowiadają wszyscy. Nie, czekaj, co ja chciałem powiedzieć. Każdy odpowiada za swoją wypowiedź, także ja wyraźnie tutaj mówię, że ja mam zupełnie inne poglądy na ten temat, ale dam wypowiedzieć się każdemu, nawet z takimi poglądami, bo dla mnie wolność słowa jest ważniejsza. No właśnie, dlatego się powinno mówić głośno i gadać o tym i wymieniać takimi poglądami, nawet jeżeli się tak drastycznie nie zgadzamy w tej kwestii, żeby nie trzeba było się zabijać potem. Fajnie by było żyć w świecie, gdzie ludzie mają lepsze metody rozwiązywania swoich problemów niż strzelanie.
Dobra, no przyszli. Odebrałem kogoś. Cześć. Cześć Martin, witam. A cześć. Słuchaj, chciałem się wypowiedzieć w takim temacie może nie wystawiania Boga na próbę, ale z kolei w temacie takim, jak Bóg spełnia nasze prośby. Otóż ja miałem przed jakimś czasem, mniej więcej przed rokiem, taką sytuację w życiu, że w wieku starszym, koło 32 lat, chciałem mieć dziewczynę i zrobiłem tak mało mądrze, że dużo się o to modliłem, prosiłem Boga o kogoś takiego, ale starałem się załatwić tą sprawę jednak według własnych pomysłów, własnymi metodami. I stało się tak, że słuchając przede wszystkim jednak samego siebie, poznałem w sumie bardzo nieciekawą osobę, z którą niepotrzebnie zabrnąłem w nieciekawe takie sytuacje natury obyczajowej i później... Czyli to... seks po prostu. No tak, tak. Seks z osobą, z której się jednak nie do końca lubi, kocha, tak. No. I po tym wszystkim jednak zdecydowałem się zerwać. Nastąpił taki okres w moim życiu około 4 miesięcy, kiedy była całkowita cisza. I postanowiłem sobie wtedy już, że wracam do samotnego życia, nie będę nic więcej w tym temacie robił. I akurat wtedy po 4 miesiącach nagle do mnie pisze zupełnie niespodziewanie pewna dziewczyna i okazuje się, że bardzo szybko się spotykamy, świetnie się między nami układa i nawet jest zaskakująco do mnie podobna, jeśli chodzi o poglądy, sposób myślenia. I zauważyłem po tym przypadku, że kiedy dopiero naprawdę dałem Bogu możliwość działania w moim życiu, to moja prośba została spełniona, a wcześniej dużo się modliłem, ale tak naprawdę to starałem się samemu rozwiązać swoje problemy. Czyli praktycznie to właściwie na czym polegało tutaj wypróbowanie Boga? Co trzeba zrobić? Bo ludzie do mnie pisali, ostatnio ktoś do mnie pisał właśnie i mówi, że pracuje nad tym, jak pozwolić Bogu działać w moim życiu, nie? Bo że nie do końca wie, na czym to polega. To tak jakoś praktycznie, jak byś to powiedział? Ja myślę, że właśnie największa sztuka w tym polega na tym oddaniu Bogu kierownicy. Chodzi o to, żeby nie prosić w kółko w modlitwach o różne rzeczy, natomiast w praktyce samemu rozwiązywać swoje problemy, tylko jeśli o coś proszę w modlitwie, to muszę mieć też jakąś nadzieję, że zaczną się dziać jakieś zbiegi okoliczności, które pomogą mi rozwiązać ten problem, że to właśnie będzie jakby ta odpowiedź Boga na to, o co proszę. No czyli czekaj, no to co, samemu rozwiązywać problemu, czy oddać Bogu kierownicę? To na czym polega oddać, to? Oddać właśnie kierownicę. Aha, czyli nie... To... Bo mi się wydaje, że nie tylko ja, ale wielu ludzi często robi tak, że o coś na przykład bardzo prosi, ale to jest takie poproszenie Boga w teorii, natomiast chwilę po modlitwie zaczyna się jednak zwykłe życie i w tym życiu polegamy tylko na sobie i na własnych pomysłach. O, i teraz to powiedziałeś, to już rozumiem. Okej. O, i to ma sens rzeczywiście. I ja się zgadzam z tym rzeczywiście. To trudno sobie nawet z siebie wykorzenić to, bo my tak odruchowo. No, na przykład taki przykład oczywisty, że to jest tak, jakbyśmy się modlili do Boga, Boże, wylecz mnie, a 2 minuty później poszli do lekarza. Nie? Dokładnie coś takiego mam na myśli. No właśnie. Nie chcę w ten sposób wzywać też do jakiejś życiowej bezczynności, ale jednak czasami rzeczywiście trzeba Boga poprosić i poczekać na tą odpowiedź, poczekać na takie, jak ja to nazywam, zaplanowane zbiegi okoliczności, czyli coś, co nam się wydaje zbiegiem okoliczności, że być może ktoś kogoś poznał przypadkowo zupełnie, a to właśnie może być odpowiedź na modlitwę. No, dokładnie. Tak uważam. Fajnie. A jeszcze tylko drugi temacik, taki lżejszy gatunkowo, to chciałem, korzystając z okazji, zareklamować, że 7 lipca będzie w Krakowie bardzo fajna impreza, czyli koncert Szalom na Szerokiej. Będzie tam grana muzyka żydowska. O, to jest fajne. Festiwalu Kultury Żydowskiej, tak. Kiedy to będzie? Kiedy to jest? To jest 7 lipca od godziny 18
przez aż 7 godzin. Czyli genialne! To ja wtedy pracy. Akurat miałem plan przyjechać do Krakowa. To już wiem, kiedy przyjechać do Krakowa. 7 lipca byłem na tym kilka razy. To jest Festiwal Kultury Żydowskiej, tam jest koncert inauguracyjny i kończący i to jest najfajniejsze miejsce, gdzie można być w Polsce wtedy. Bardzo wesoło, fajnie, atmosfera i wszystko. No chyba, że leje, ale to też jest fajna atmosfera. A ty mówisz, że to jest koncert inauguracyjny czy koncert kończący wtedy? Z tego, co widziałem program tej imprezy w internecie, to jest już koncert finałowy, kończący całą imprezę. Jeszcze 8 lipca coś się dzieje, ale to już są takie mniejsze imprezy. Natomiast ten koncert szalom na Szerokiej, no to właśnie 7 wieczorem. I wstyd się przyznać, no bo ja niby całe życie w Krakowie przeżyłem, a dopiero teraz się wybieram po raz pierwszy. No to często bardzo tak mi jest, właśnie nie? tej muzyki żydowskiej brakuje. No, ja chcę to posłuchać. To jest moment, gdzie ja jadę do Krakowa. To już mniej więcej wiem, co będę robił w lipcu. Dobra, dzięki. No świetnie, to może w takim razie jeszcze by mi się spełniło takie marzenie, żeby cię spotkać osobiście. Być a, może co to znowu za problem? Będzie zaplanowany zbieg okoliczności i akurat gdzieś tam staniemy koło siebie w tym to się na koncercie znajdziemy, to wiesz jak wyglądam, tak jak tutaj, tylko bez czapki, to mnie łatwo znajdziesz, albo możesz potem przyjechać na Odwyk Camp, tylko gdzieś tam na północy jest to trochę daleko, no to też tam będę. No chyba, żeby na przykład zorganizować jeszcze szerszą akcję, że załóżmy ludzie, którzy w Krakowie słuchają Odwyku, to tam, nie wiem, idą z jakąś kartką formatu A4 z wydrukowanym na przykład logo Odwyku. Na tej zasadzie jakoś byśmy się znaleźli. To właśnie logo nie do końca mam, to takie drzewko jest, ale... No to drzewko mam tak na myśli. Takie tak. drzewko. Zrobię takie logo, takie porządne logo. A tak można! To wydaje mi się, że odnalazłem to drzewo w naturze, to znaczy bardzo podobne do właśnie tego z grafiki. Moim zdaniem to ono jest w parku na Kurdwanowie. Jest dokładnie takie drzewo, które wygląda tak jak u ciebie. A tam nie I mam. Właśnie jak tam przechodzę, a przechodzę codziennie, to sobie tak myślę, że to jest właśnie drzewo Odwyku. A zrób zdjęcia i przyślij mi, to zobaczymy. Fajny pomysł. Okej, to sobie porównasz. Dobra, to dzięki. Dzięki, trzymaj się, cześć. Na razie, cześć. To był Sebastian. Słuchać wieczór odwykowych, które się będą kończyć. Ile dzisiaj ludzi jest w ogóle? Zobaczcie. A muzyka, którą będzie można w Krakowie usłyszeć 7 lipca i wcześniej też na Festiwalu Kultury Żydowskiej, brzmi tak. Wow, w ogóle skąd was tyle się wzięło tutaj? Wieczory odwykowe od paru, nie wiem, od jakiś dostały boom, skok, wszyscy przyszli, oglądają i słuchają i dzwonią. I odbieram nowych ludzi, chętniej, z pewną nieśmiałością, z palcem na czerwonym guziku. Jak tylko ktoś zaczyna mówić papież, to naciskam. Albo, że takie. Także, ale jak ktoś chce, masz do powiedzenia i chcesz coś powiedzieć o, nie wiem, życiu z Bogiem, o czymś fajnym, o wątpliwościach, o problemach, zadać pytanie, to dzwoń 222-195-327 albo przez Skype na odwyk.com za darmo, za friko. No, dzwoni ktoś, kogo pewnie będzie trzeba wyrzucić, a może nie trzeba. A ty wpadł w stolicy, wpadł do domu i pociągnął za sznurek przy zegarze. By usłyszeć jakąś melodyjkę, ale sznurek górwał się i Tadziu zaklął cicho i pobiegł do swojego pokoju. Zobaczył tam rozbierającą się Zosię, zaszedł ją od tyłu i złapał za piersi. Ścisnął je mocno i pękły. Zosia zemdlała, więc Tadziu po prostu złapał za uda i rozerwał na pół. Trzymając pół Zosi w każdej ręce, wypadł na korytarz, by wywalić ją do sypu. W korytarzu zaskoczył go woźny karczycho i zapierdolił mózga z rurki. Wyjął skądś dużą plastikową torbę i upchnął w niej oba ciała. Otworzył drzwi od windy i wywalił Tadzia i Dośkę. Nagle z windy wyłonił się ksiądz Bobek i wywalił woźnemu z łebka. Przerwa na reklamy. Jankiel do gazdy. Klucznik dorobi klucze do każdego Mercedesa. Stolnik robił stoły, a soplica chciał mu zgwałcić córkę na jednym z nich. Przeszkodziła mu zatrupta zupa z trupa. Teraz... Ksiądz Bobek rozpiął spodnie i oddał się wszystko! Koniec.
Dobra, no cóż, wystarczymy. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. To był przerywnik, prawda, przerwa na reklamy o godzinie 9.41. Zawsze mamy taką przerwę na reklamy. No, ale styknie, styknie, żeby audycja nie zdominowała historii. Nie było w niej dużo o Bogu, ale był ksiądz i to jest zawsze jakiś plus. No nie, no poziom się podnosi zdecydowanie, coraz lepsze rzeczy, aż normalnie chyba rzucę propozycję, żeby może współpracować czy coś. Może, no bo było wesoło. Tak, i cześć! 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 Witam ciebie i wszystkich też, cześć, cześć do wszystkich. Tak, zaraz cię pokażę ludziom, żeby no, też widzieli. Dawno się nie witałam. No jeszcze mnie trochę śmieszy ten przed chwilą to dzwonił. Taki fajny głos na jakiś komentarz, nie wiem, może mecze jakby tak komentował, to by były atrakcyjniejsze tam w telewizji. Tak, ja myślę, że często chodzi na mecze. No, bo taka nie, tak wpadł w ten. Wpadł. Dobra, więc ja wracam do tematu chyba pierwszego dzisiaj, który był, o tym rzucaniu wezwania, nie? Mm-hmm. Ja to chyba, kurde, zrobiłam. Jakie to było aroganckie! Aroganckie? Znaczy teraz tak myślę, że to było aroganckie. Ja wtedy to nie wiedziałam, bo ja miałam 17 lat, 15 lat temu to było. Ja ci to chyba mówiłam, ale tak powiem tutaj, nie? Do wszystkich, bo się dzielimy tutaj takimi rzeczami. Bo ja nie pochodzę z chrześcijańskiej rodziny, nawet z katolickiej, nie? Więc jak miałam naście lat, to coś mnie zaczynało ruszać. Poznawałam dużo ludzi, którzy wierzyli w Jezusa. No i w nich było coś takiego fajnego. Ja chciałam z nimi być, nie? Przy nich była fajnie, wesoło, radość, spokój. No i no nie dało się tego nie wiązać z osobą Jezusa, nie? Bo wiedziałam, że oni... No i był taki moment, jak zaczęłam trochę czytać Pismo Święte i tak dalej, że tak właśnie pomyślałam, że okej, skoro świat nie jest zbudowany na pieniądzach, nie? Tylko ten, no to utrzymaj mnie, proszę bardzo. I ja pojechałam na tydzień na Mazury. Bez niczego, bez grosza po prostu. To było takie rzeczywiście wyzwanie rzucone. Czy ja przeżyję? Znaczy przeżyję. No wiedziałam, że przeżyję, ale albo nie jechałam na pustynię, nie? Tylko ten. Ale tak zupełnie bez grosza. I dojechałam stopem tam. Miałam tylko namiot, miałam swoje rzeczy. No i tam siedziały po prostu jaja. No pierwszego dnia to w ogóle mnie tacyś ludzie zaprosili na ognisko obok siebie. Zobaczyli, że jestem sama, że chodź tutaj, masz kiełbaskę i w ogóle. Na drugi dzień im trochę dzieci popilnowałam, więc dalej mi tam też zapraszali do jakiegoś swojego jedzenia, nie? Później obok była jakaś taka, nie wiem, to już był drugi dzień chyba, po południu, taka babcia stara, znaczy takie było gospodarstwo. Widziałam, że ona chyba tam jest sama. Poszłam jej pomagać. Ona za tą pomoc dała mi takie pół kanki mleka na początku, nie? Wiedziałam, że mogę jeszcze jej pomóc. No i tam jakieś bułki, coś tamtego. Później znowu znalazłam, bo to było ruciane Nida w ogóle, znalazłam jakąś knajpkę, gdzie było pianino, bo ja umiem grać, no to trochę pograłam, to też mi dali jakiś tam obiad. Ja jeden posiłek dziennie w ogóle miałam zapewniony. Później raz poszłam na jakieś dzikie gruszki, dzikie jagody w lesie, malinie, coś takiego. No i w zasadzie tak zleciał ten tydzień. Gdzieś tam u tej babci miałam dostęp też do łazienki. No wróciłam też stopem. I dla mnie to była taka pierwsza moja w życiu osobista odpowiedź na moje pytanie, nie? Do Boga, nie? Czy tutaj, proszę, zdaje się gdzieś tam na ciebie i na to, co zrobisz. I on mi pokazał też wtedy, jakie to jest dla niego w ogóle łatwe. To było tak łatwe. Ja mu niby wydawało mi się, że rzucam takie wyzwanie w ogóle, nie? Takie po prostu bardziej na kim stać. On mi pokazał, że no, to jest pierdółka w ogóle tak dla niego. Teraz tak to widzę i że naprawdę mogę się do niego zwrócić z o wiele poważniejszymi rzeczami, nie? No dobra, co? Ludzie mówią, że właśnie wypróbowanie Boga to nie jest za dobry pomysł, bo Bóg nie chce, żeby go kusić, nie? Żeby się jakoś tak bawić jego kosztem, czy coś takiego. Dla mnie to nie była zabawa, nie? Ja grałam o wszystko, tak myślę wtedy. I nie było to na zasadzie, znaczy no... Mówię, nikt mi o Bogu nie mówił. Nie miałam wcześniej kogoś takiego. No tam jest księża w kościele i tak dalej, ale to. No do księża to tak. Tak, ale tak po prostu o taki rzeczywiście, jak to podziała w życiu konkretnie, bo dla mnie to było fajne, że ja właśnie, no dzisiaj to chyba padało, że ja chcę mieć go tutaj obok, nie? Nie gdzieś właśnie. Z tymi majtkami i skarpetkami, a nie... Tak, dokładnie. Dorzucę biustonosz jako kobieta. I grobami. Tak. Dorzucę biustonosz jako kobieta. Do tematu, jak Majtki blisko chciałabym się mieć po prostu takie właśnie i wtedy tak chciałam rzeczywiście się tak coś troszkę przekonać.
Jak to może zadziałać, nie? I czy zadziała? I co będzie? Czyli lepiej tak robić, czy nie? Teraz, tak ci mówię, teraz czasem, znaczy nie żałuję tego, nie? Ale że tak bym teraz zrobiła coś takiego, a wiem już jak działa, no to byłoby strasznie takie aroganckie z mojej strony. Wtedy nie, no wtedy to po prostu była dla mnie pierwsza odpowiedź. I jak coś czasami potrzebuje się jakoś przekonać, tylko wiesz, no, akurat ja tu miałam odpowiedź od razu, bo to się działo z dnia na dzień, a czasami warto poczekać, trzeba być cierpliwym. Jak da, no. Chce się dać pozwolić Bogu zadziałać, że potrzebuje rozwiązania, jeżeli to nie jest sprawa na CITO, no to fajnie no, wykazać cierpliwość i poczekać, bo czasami działa no, w swoim czasie. Nie być na to otwartym. Można wypróbować, na pewno z tym nie przesadzać, żeby to się nie stał sport, prawda? Żeby to nie stało się takie... No właśnie, kiedy to jest arogancja, jak już raz kiedy... ci się pokazał, no to już chyba nie musisz więcej, tak? O to chodzi. Jeżeli jednorazowo wiesz, że... można, za pierwszym razem. Jeżeli to jest taki naprawdę konkret, dla każdego to może być coś innego. Dla mnie to byłby bardzo duży konkret, nie? Wtedy dla mnie naprawdę, dla takiego młodego dzieciaka to było coś niesamowitego w ogóle. Ale to może być, no dla każdego może być coś innego. To jest indywidualna sprawa i to się indywidualnie poczuje, nie? Jak to jest osobiste. Także... Hmm. No to wtedy chyba już później no po prostu pozwalać rzeczywiście działać. Jeżeli człowiek się przekona, uwierzy i tak dalej, zacznie być coraz bliżej, nie? No to już nie, no chyba nawet może być wtedy, że nie będzie aż takiej, znaczy pokusy. Nie będzie takiej może potrzeby, jak już się chociaż raz. No, nie każdy też musi, uważam, to zrobić. To zależy też chyba jaki ale jest wolno, start i od tak? której bo strony ludzie... się może do tego Boga zbliżamy, nie? Ludzie myślą, że nie wolno tak robić, że to jest brak szacunku do Boga, brak wiary i w ogóle brak wszystkiego i że Bóg nie będzie w takich sytuacjach reagował w ogóle. Nie, ale widzisz, na przykład ty zyskuje się pewną wiedzę, bardzo fajną. I tak jak, nie wiem, ty też dużo rzeczy sprawdzałeś w swoim życiu, nie? No, archeologicznie i tak dalej, takich po prostu nie faktograficznych, sprawdzałeś bardzo dużo rzeczy. Ja też sprawdziłam, no. Właśnie po to, żeby wiedzieć, no żeby wiedzieć, dla siebie, dla mnie. Nie żałujesz. Konkretnie. Nie, ja nie żałuję. Chociaż a znasz kogoś, kto żałuje? Albo ktoś podobnego zrobił? Nie znam nikogo, kto żałuje. Ludzie czasem mówią, ja że... Ja też nie właśnie. Bo wiesz, to trzeba rozróżnić. Tak, ja też właśnie znam. Rozróżnić znaczy, trzeba coś takiego, teoretycznie że... to powinno być tak, że na pewno są tacy, co żałują, ale jak myślę o tym praktycznie i kogo znam, kto naprawdę opowiadał, kto chciał wypróbować Boga, to wszyscy, co... wypróbowali, to wyszli dobrze na tym, wszyscy, co do jednego, ale trzeba może zobaczyć, gdzieś są że to tacy. Się robi na początku, gdzieś tam jakiś... No na początku właśnie zawsze. No. Tak, no bo zastanawiam się, jak co by było, gdybym ja tego nie zrobiła. Na ile bym się skradała, na ile byłby to dla mnie cały czas jakiś temat obok, nie? No. I nie stałby się po prostu no, tematem głównym takim. No. Nie żałuję na pewno tego, dlatego się tutaj gdzieś tam tym dzielę, że można to zrobić. Każdy może mieć na to swój pomysł, jeżeli potrzebuje po prostu, jeżeli cały czas czegoś mu tam brakuje. No, że tu w Biblii też są na to przykłady. I one nie są jakoś chyba nigdy tam przez Boga zbanowane, nie? Bóg nie banuje tak łatwo, właśnie, jak tak ja. Dobra, to kawał na koniec chcemy. Chcemy kawał. Kawał? Kawał, o kawał. Ja. Dobra, zanim przypomnisz jakiś biblijny, bo ja w tym kierunku szłam, to najpierw może taki zwykły z dzisiaj w ogóle. Byle śmieszne. Synek do ojca. Tato, patrz, topesz. To nie topesz, a taki podobny do toperza. No dobra, to nie był aż taki dobry. O, jest. Wspomniał mi się ostatni, dobra. Jezus już po wielu latach w niebie spędzonych, po niebowstąpieniu, kiedy w nie wrócił do ojca, stwierdził, że kurde, chciałby się jeszcze raz zobaczyć z Józefem, nie? Trochę go tam wychowywał, na ziemi był jego takim opiekunem i chciałbym jakoś tak podziękować, nie? Bo Józef ciągle żył na ziemi jeszcze. No i go tam szuka po tej ziemi, on gdzieś tam się zaszł, nikt mu nie może udzielić informacji, gdzie on może być. No i w końcu znalazł jakąś taką wysepkę gdzieś tam na Pacyfiku pojedynczą i stoi na tej wysepce taka chatka stara. I tak z nadzieją, że serce otwiera drzwi, stoi jakiś staruszek, siedzi nad robotą, jakieś drzewo w ręku. Czy nazywacie się Józef? Tak! Czy jesteście cieślą? Tak! Papo! Pinokio! Jesteś! Okej, dobrze. Trzeba znać trochę literaturę, to więc młodsi słuchacze mogą nie mieć bladego pojęcia, co w tym śmiesznego niestety. Dlatego trzeba książki czytać. Tak, a Geppetto to Józef. No właśnie.
Dobra, okej. Okay. Udało, pa, pa. To było fajne, to cześć, dzięki. To była Karolina. No, z kawałami na koniec. Są wieczory odwykowe, które właśnie się kończą i dlatego zniknąłem już tutaj wiadomość, jak dzwonić. Jak tego nie ma, że dzwonić trzeba na odwyk.com przez Skype albo przez telefon 222-195-327, to wtedy nikt nie zadzwoni. No tak przynajmniej mogę się łudzić taką nadzieją, bo to jest nieprawda, bo dużo ludzi dzwoni. Jeszcze na koniec parę osób odbiorę. Cześć. Cześć. Chciałem się zapytać, jak ta dziewczyna przede mną miała na imię? Karolina. Aha. Karolina, no. Lubisz dupę? Chyba lubi, ale ona lubi... Znaczy, czemu lubi? Nie, chyba nie lubi, się... Nieważne. O tym można zapytać jej męża, który się może starwać. Dobra, teraz dzwoni ktoś pewnie podobny. Cześć. Halo, halo? Czy śmiem odebrać cię? O, jest, już działa. Cześć, tak. Jezu, mam dwa głosy, dobra. Martin, ja chciałem tylko zadać takie pytanie, bo jak dzwonił ten koleś, który mówił o Breiviku, ty powiedziałeś, że Adolf Hitler uważał się za katolika. Skąd taka informacja? Z Mein Kampf, zdaje się, którego czytałem po kawałku, albo z jakichś opracowań, z jakiejś książki to było. Uważał się za chrześcijanina. W ogóle uważał, że... Znaczy, chociaż wiesz, on... Hitler, dobra, Hitler to traktował instrumentalnie. Także on nie był nigdy zaangażowanym w katolicyzm. Także no, to takie śliskie jest. No dobra, to była takie nie do końca precyzyjna informacja. No ale właśnie, formalnie uważał się za katolika. Formalnie. Mi to się wydaje nawet, że katolicyzm raczej tak tępił. Odwoływał się tam do symboliki pogańskiej, chociażby... No nie wiem, sama swastyka, tak? No, no. No więc uważam, że takie wnioski, że był katolikiem, no są raczej nieuprawnione. Ale to nie są wnioski, ja to mówię, co czytałem z historii po prostu. Tak było wtedy, z przyczyn politycznych. On się identyfikował, czy tam uważał się, że formalnie to on jest chrześcijaninem, no. Jakimś tam, no. Powiedzmy sensie. No, a to, ale czy był tak naprawdę? To oczywiście, że nie był. No, to każdy widzi przecież, co robił i to nie ma nic wspólnego z nauką Kościoła jakiegokolwiek, oprócz chyba jego własnego. No i tyle. No właśnie, tak. To jeszcze chciałbym tak powiedzieć a propos tego, czy karanie, jak się ma tam karanie, bicie powiedzmy narodu wybranego przez Boga, a miłość, tak? No. To ja to widzę tak, że jakby są takie dwa etapy, no nie wiem, jak jest na przykład ojciec wychowujący dziecko, no to najpierw takie małe dziecko nie jest w stanie, powiedzmy, nie jest w stanie tak do końca kochać i być przez tą miłość jakby wychowywane, tak? Tylko tak samo w życiu każdego chrześcijanina, może nie każdego, w życiu wielu chrześcijan jest najpierw tak, że się nie wiem, jakoś w wiarę angażujemy dlatego, że się boimy, tak? A później no. Dopiero przychodzi pora na wiarę w Boga dlatego, że Boga zaczynamy kochać, tak? Więc to jakby się wcale nie wyklucza, tylko są po prostu takie... Dwa etapy. Takie mogą być dwa etapy. No słusznie, no, o tym mówi też Biblia, że Stary Testament razem z tym podejściem właśnie, nagroda, kara, był takim... nauczycielem, który miał przygotować dziecko, aż wyrośnie, dojrzeje do czegoś lepszego. No i no, masz rację, to takie właśnie dwa etapy wynikają z Biblii. No i jeszcze na koniec mądrość Syracha zresztą tam mówi chyba, jak ojciec miłuje swojego syna, tak, to nie żałuje mu rózgi. A to mówi akurat Salomon i to jest... Salomon. Tak, Salomon. Ja nie wiem, co jest w księdze Syracha, bo nie czytałem. Znaczy nie ale... wiem, tak mi się kojarzyło, że to takie przy powieściach taka mądrość Salomona, jest, to na pewno jest w mądrości Syracha. To jest mądrość. Nie? A przy okazji, wiesz, co mieli napisane na pasach żołnierze Wehrmachtu? Gott mit uns? Tak jest. No. Także oni się podpinali pod tradycję chrześcijańską zdecydowanie.
No chrześcijańską, nie? Tylko mówię tak, żeby tak, nie wiem, troszeczkę staje w obronie katolicyzmu, tak? Żeby to, że to nie było tak. Wiem, że tam gdzieniegdzie się pojawiają obrazki hajlujących biskupów, tak? Ale jeśli chodzi o samego Adolfa Hitlera, to tak chciałem właśnie sprostować, że nie do końca było tak, jak wtedy powiedziałeś, nie? No, nie z przekonania był, ale politycznie to on starał się z Kościołem mieć jakieś stosunki takie, no wiesz, polityka po prostu. Politycznie stosunki, no ja znaczy, nie wiem, twierdzę właśnie, że to, co już mówiłem, tak, że raczej był takim poganinem, tak, jeśli chodzi o to, był, co, z przekonania, to, ale nie był wrogiem Kościoła, nie stawiał się jako wróg Kościoła katolickiego w Niemczech, no tak nie było. Także, a z tym można też, też pewnie można by polemizować, natomiast moja wiedza historyczna zapewne na razie do dyskusji na ten temat nie wystarczy. Nieważne. To inny temat na inną audycję, inny program w ogóle. Dobra, to tyle. To dzięki. Okej, dzięki. To na razie. Wow, to był człowiek, którym się spodziewałem, że zaraz będą bluzgi lecieć oraz różne tam takie zachowania, albowiem miał na Skype'ie napisane Wódkowski. A to się okazało, że to całkiem sympatyczny człowiek, który zapewne lubi chlać. Okej, dzwoni człowiek z numeru zagranicznego telefonu i zastanawiam się, po jakiemu będzie mówił. Cześć, hej, witam, cześć. No, cześć Martin. O, po polsku. Już myślałem, że przejdę na angielski albo rosyjski. No, możemy po angielsku też, nie przeszkadza mi to. Tak po prostu chciałem się zwrócić do tych kolegów tam na czacie, którzy tam piszą dużo rzeczy różnych. No i ja napisałem im tam, że bardzo mają ciężkie życie i wydaje mi się, że to jest prawda, bo po prostu ta sposób, w jaki się tam wyrażają, to jest makabryczny dla mnie. A do tych gówniarzy? A nie, to zignoruj, to oni tu przychodzą co jakiś czas. No, to nie w ogóle. Ale warto. Chodzi o to, że właśnie tacy ludzie, oni mają bardzo krótką wizję na życie. No mają. Myślę, że po prostu raczej nie patrzą w przyszłość z jakąś nadzieją. Tylko po prostu, nie wiem, wszystko się sprowadza w tych ich wypowiedziach do tego, że po prostu, żeby komuś dopiec, kogoś poniżyć, kogoś obrazić. Tak jest, dokładnie tak jest. No i co z tym zrobić? No ja pamiętam, że po prostu byłem takim samym człowiekiem jeszcze jakieś, powiedzmy, 15 lat temu, nie? To 15 lat muszę czekać i się użerać z nimi na czacie? Nie, ale nie, chodzi o to, że po prostu dla nich jest też możliwość zmiany, że ci ludzie po prostu no niczego innego nie znają po prostu i moim zdaniem po prostu, że przychodzą na odwyk, to już jest jakiś sukces, że no jednak... Fajnie, pewnie. Byle nie przeszkadzali, niech przychodzą, pewnie, że tak masz rację. Że jednak są zainteresowani tym właśnie rozmowami o Bogu, ale tak naprawdę to nie wiedzą, jak wejść w taką rozmowę o Bogu. Nie wiedzą po prostu, czy też... pokazują ci od tej swojej najgorszej strony, czy zostaną tam zaakceptowani przez ciebie, chociażby ja bardzo ciebie podziwiam, że ty jesteś cierpliwy w rozmowach z ludźmi. Bo ja lubię ludzi, nawet ich lubię. Ja się staram sam siebie przekonać, żeby ich nie lubić, ale no, nie umiem tak ich całkiem nie lubić do końca. No. Wiesz co, ja myślę, że ten sposób, w jaki oni się tam wyrażają, to jest po prostu tylko takie próbowanie, czy chociaż pokażą się od tej najgorszej strony, czy po prostu pokazują się od tej najgorszej strony, czy zostaną zaakceptowani. Nie. Ja myślę, że ludzie naprawdę potrzebują tak naprawdę w głębi siebie akceptacji, pomimo tego, że są tacy, jacy są, no nie? Tak mi się wydaje. No i oni się po prostu boją pokazać z siebie normalnych, bo myślą, że to jakieś takie tchórzostwo czy coś, że ich wszyscy zobaczą i nie wiem. Zresztą zawsze łatwiej jest pobluzgać, pośmiać się i porobić burdel trochę, no bo nie musisz pokazać swojej prawdziwej twarzy, także to
to trochę rozumiem. No nie, ja tyle, znaczy wydaje mi się to oczywiste, ale jeżeli ktoś nie wie, to ja mu powiem, że jeżeli ktoś przychodzi na czata i zacznie zadawać szczere pytania i odsłonić swoje, nie wiem, problemy, że się czegoś boi, że ma, nie wiem, chociaż problemy w domu, że czegoś nie wie, to wszyscy go zaakceptują, bo tutaj wszyscy są w miarę normalnymi ludźmi, jak słyszycie. I nikt nie rzuca potępień, go gadają każdy z każdym. Więc jak ktoś ma ochotę, że mu się znudzi to gadanie o papieżach, bluzgi i w ogóle, to może spokojnie sobie na czacie siedzieć, gadać i zadać pytanie i wszystko. Także tutaj nie ma problemu. No, to tylko tyle powiem. A reszta to niech się bawi. No, ja myślę, że też nie wolno się nimi gorszyć bo i wywalać ich tam, czy banować, tak? Bo... A to sobie zrób własny czat, jak ich nie chcesz banować i wywalać. Ale ja muszę dbać o tych, którzy chcą porozmawiać, a nie o tych, którzy chcą psuć innym rozmowę, więc będę wywalał. Parę lat temu był taki czat na katoliku.pl i to się nazywało czatolik.pl. No i tam po prostu przychodziło bardzo dużo ludzi, no nie? I też właśnie tak spamowali ten czat. No i po jakimś czasie niektórzy z nich się szczerze nawrócili do Boga, bo byli tam akceptowani. To było miejsce, gdzie mogli tak naprawdę nawiązać jakieś relacje z ludźmi i porozmawiać szczerze. No to tak jak to. Po prostu, po prostu były zmiany w tych ludziach. No nie wszyscy, no nie, na pewno, ale niektórzy się naprawdę szczerze nawrócili. No, ja myślę, to patrz, teraz ci, co przyjdą, tutaj łażą i robią bydło, to się teraz przestraszą, bo się... Z tego, co mówisz, wynika, że się mogą przypadkiem nawrócić niechcący, albo że im się coś zmieni w życiu. No tak. Uciekajcie, no póki możecie, Anony, idźcie stąd. Wracajcie na Karaczana, no bo się tutaj ludzie nawracają, rany boskie. No, no dobra, to tyle. Dobra, okej, okay, dzięki, dzięki. Dziękuję bardzo. Na razie, bye bye. I to był człowiek, który był za granicy, a dlatego nie mówił nic o krzyżach i ojczyźnie. Ludzie, wszyscy, którzy przychodzicie i dobrze się bawicie w wakacyjne wieczory odwykowe. Jak to na odwyku, zabawa od rana do nocy, wódka, chlanie papierosy i gadanie o Bogu, i samobójstwach oraz majtkach i staniku. Uważam za zakończone prawie, bo jeszcze dzwonią 3 osoby, ale ja dzisiaj nie jadłem obiadu, a nie... Pomyliłem numerki. 10, nie 11. No to jeszcze. Też jakoś odbiorę. Gadamy dzisiaj w wieczorach odwykowych o tym, o czym gadamy. Nawet nie chce mi się w sumie mówić, o czym dokładnie gadamy. Dzwoni. No to dzwoni ktoś. To ja odbieram. To cześć. Hej. Jak tam leci? No nijak nie leci, bo nie działa mikrofon komuś znowu. Halo? No sorry. No zadzwoni za chwilę najwyżej. Może ci się mikrofon naprawi. A w tym czasie będzie kto inny. Cześć. 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 Żyjesz tam? Nie. No to sorry. Znowu ktoś nie odpowiada. Czy ja mam coś źle włączone? Dobra, to dzwoni Marek. Cześć, Marek. No, hej. No dzwoni, działa. No dzwoni. Hello. O. Witam. Wow, ludzik. No poczekaj, jeszcze nie pokazuj, bo to chwilę zajmie, zanim ja... Stawię tutaj wideo. Ja mam taką sprawę, żebyś może, jeżeli ma ochotę, Sebastian, który dzwonił wcześniej odnośnie święta, do święta festiwalu żydowskiego w Krakowie. Czy też masz papier toaletowy teraz? A nie, w ręce to białe. No to na pewno nie jest papier toaletowy, to jest bardzo ładny ludek. To są moje spodnie. Aha. W każdym bądź razie, z tego co mówił, to mieszka tu gdzieś w okolicy nas. I w Krakowie. Jakbyś mu dał nasz numer, znaczy nasz namiar na Skype'ie na przykład, albo nam jego i byśmy się styknęli, jeżeli byś miał ochotę. To może na czacie, nie? Bo to jest on. Pisałem na czacie, ale nie odezwał. Wydaje się, że czat jest po co innego w tym momencie akurat, ale nieprawda, jest też po to, żeby sobie... Pisałem, do niego się nie odezwał, więc jakbyś mu tam napisał, bo ty masz do niego namiar. Mam na niego namiar? Chcielibyś się z nim skontaktować, zostaw mu naszego Skype'a i... To musi do mnie napisać przez Skype'a też, bo ja już mi te okienka wszystkie pozamykałem.
A nie, dogadajcie się sami, ludzie, no ludzie. Mi jest trudno teraz was wszystkich odgrzebywać. Martin, wiesz co? No co, że tu mam roboty z tym, muszę jeszcze to zapisać, skonwertować, wysłać na serwer. Nie ma, nie ma. Zdałem wam czata wspaniałomyślnie za darmo na www.odwyk.tv. Jest czat. Znajdźcie się, znajdźcie się, koniecznie. Cały czas jestem na czacie, zaraz po tym telefonie napisałem, oto była ręka Marta. To niego mówię teraz, Sebastian właśnie na czata. No. O. To znaczy, wiesz, ja mogę oficjalnie podać swojego Skype'a, jak napisze do mnie któryś z Karaczana, to przecież można zablokować. Czekaj, ty powiedz, że na czacie to jest Polish Kramper. Tak, Polish Kramper to ja. No, więc prywatnie do niego napisz Sebastian i już, koniec po temacie. A jak nie, to zobaczy to nagranie, może sobie ktoś odsłucha. I... Jak zobaczysz to nagranie, to kiedyś takiego maila założyłem, spotkanie@krakowmałpa.interia.pl, tam też można napisać. Dobrze, okej. Okay. Coś jeszcze będzie? Nie, właśnie chodziło mi o to, bo tak właśnie dzwonię. Prywata taka. Kontakt, no. Przed milionami słuchaczy taką prywatę i ja. No dlaczego nie? Przepraszam cię bardzo, to... No bo cię adminem zobowiązuje, masz przykład. Masz przykład dobry dawać jako moderator. Martinie, jakże ty tak... No co? Co? Tak gestykulować będę, wiesz. No, dobrze. Dobrze, to dobranoc życzę. No ja tobie również życzę ci spokojnego tygodnia. A to właśnie są ten wieczory za tydzień? Nie chcę spokojnego, bym chciał spokojnie, to bym był programistą. A nie użerał się z jakimiś głupkami z Karaczana teraz, no. Także mi życz pełnego przygód tygodnia, wesołego tygodnia, szaleńczego tygodnia, niespokojnego. Co jest ten emeryt? Wycieraczce. Co, na wycieraczce? Codziennie nowego Karaczana na wycieraczce o 7 rano. Żeby miał co rozdeptywać. Bardzo dobrze. Po to one są. Rozdeptać. A ile się dzisiaj nabanowałem. Ale patrz, jakie to fajne uczucie, zbanować dzisiaj 40 osób. Ja! Martinie, a powiedz mi, to jeszcze odnośnie czata, czy dałoby się jakoś tak, uczucie żeby nie wyświetlało podczas to, że ktoś wchodzi i wychodzi, wchodzi i wychodzi? Nie będą już chodzili, ja po prostu nie zdążyłem dzisiaj tego dokończyć swojej pracy. Nie, bo Odwyk informuje cały czas, że ktoś wchodzi i wychodzi. A, nie, wszystko, spokojnie, dajcie mi chwilę czas. Ja dzisiaj tylko nad tym pracowałem, dzisiaj zacząłem, jeszcze nie skończyłem, wszystko będzie. Tylko zgłaszam uwagi jakieś, prawda? Bardzo dobrze. To dzięki za uwagi, wszystko się naprawi. Dobra. No i Sebastian, odezwij się, pamiętaj. Odezwij się. No to cześć. Cześć, 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 dobra. To był Marek i to są wieczory odwykowe. O, co to mi się jakieś okienko pokazuje, które... Prawie się skończyły, ale jeszcze dzwoni, a jeszcze ktoś dzwoni. To jeszcze jak ktoś dzwoni, to jeszcze odbieram, no i mówię cześć. A cześć. Ty już tu byłeś? Cześć. No tak, cześć. Byłem tutaj jak najbardziej. Sebastian, to był ten, co chciał się tam spotkać z tobą na koncercie, tym festiwalu muzyki żydowskiej, tak? Tak. No, skądś go właśnie kojarzę. On ma taki głos charakterystyczny dosyć, co? No ma. A to jest na jakiś temat, czy coś? Co to jest, że dzwonicie z tymi prywatnymi jakimiś... Coś na temat. Ja też bardzo chętnie bym się właśnie ustawił na ten koncert muzyki żydowskiej w Krakowie. A, chyba, że tak. Okej. Okay. No to dobra. No, także no to się... ja też wyślę maila na ten adres. To był spotkanie@krakowmałpa.interia.pl. A ja mam lepszy pomysł. No chyba tak. Ja mam lepszy pomysł, żeby użyć do tego forum, które jest na stronie www.odwyk.com i jest w sumie najlepsze do takich rzeczy. Nie wiem, że tam wejdzie, założę temat, napiszę. Dobra, do wszystkich kanonów, zasrywajcie cenzopapą tego maila, zasrywajcie go. Aha. Zasrywajcie cenzopapą. Super. Na pewno cię posłuchają, oni lubią zasrywać wszystko i wszędzie, a siebie samych najbardziej. Bał ci małe dzieci, pozdrawiam. No see ya, na razie. Już nawet nie wiem, czy to jak reagować, to już za głupie. Dobra, mózg mi się kończy, także na dzisiaj starczy. Albo nie, jeszcze Seps będzie. Cześć! Hej. Cześć. Nie masz mikrofonu znowu włączonego, ty. To jest bardzo przykre. Ale mi przykro. Człowiek dzwoni, nie włączył mikrofonu. Nie, co jest z wami ludzie? Ludzie, nie no, nie umiecie sobie poradzić ze Skype'em, a chcecie mi tutaj, nie wiem, co robić, no. Ludzie, no.
poradźcie sobie jakoś w życiu. Dobra, to były wieczory odwykowe i ja już jestem, już nie dam rady. 2 godziny kataję na żywo bez przerw, na reklamy, na obiady i na wszystko. To jest już trochę za dużo i nikt nie da rady. Nikt na ziemi nie potrafi tyle gadać, co ja bez przerwy. Ale jeszcze kusi mnie, żeby odebrać Andrzeja i jestem nienormalny, ale go odbiorę na sam koniec chyba. Cześć, Andrzej. O, coś cześć, słyszę. Ale się zesrałem. Na razie. O, gratuluję, brawo. Super. Powinieneś powiedzieć to na szerszym forum. Mam pomysł taki. Zadzwoń do Gazety Wyborczej. Niech napiszą to w ogłoszeniu na głównej stronie. Bo myślę, że to jest najważniejszy moment w twoim życiu. Bo myślę, że nigdy nie będziesz miał nic ciekawszego do powiedzenia światu. I myślę, że nic więcej z ciebie nie będzie. Więc dobrze, ciesz się tym momentem, kiedy zaistniałeś w internecie, w programie Martina Lechowicza, którego słyszało tam 10 milionów ludzi na YouTube. Brawo, pochwaliłeś, jesteś kimś, umiesz się zesrać. No. I właściwie więcej nie mam nic dzisiaj do powiedzenia. Przychodźcie za tydzień na stronę www.odwyk.tv. I wejdźcie sobie, piszcie komentarze. Nie, dobra, ale ci, którzy nie chcą się tylko wygłupiać, tylko mają coś sensownego do powiedzenia na jakieś sensowne tematy, albo im się wam się podoba, to całe przedsięwzięcie odwyk.com i odwyk.tv. Jak macie parę złotych, dorzućcie się ściepa na to, żeby te programy istniały. Wszystko jest trudne coraz bardziej. Im więcej osób, tym trudniejsze kosztuje i tak dalej. A ja tu jestem sam w tym wszystkim. Także docencie, że macie to, co macie, że jest fajnie. Jak ktoś ma par złotych na www.odwyk.com, niech się dorzuci. Dzięki. I tyle. To byłem ja, Martin Lechowicz, a to były wieczory odwykowe. I co jeszcze będzie? A jeszcze zdążę powiedzieć o Festiwalu Kultury Żydowskiej, bo to za 2 tygodnie dopiero w Krakowie. No i myślę, że będę. A reszta na stronie www.odwyk.com i www.odwyk.tv. No i tyle. No to tyle. To fajnie, że byliście. To ja powiem dobranoc i pójdę zjeść obiad. No i koniec. Nie wiem, jak to zakończyć. Po prostu skończę. Cześć. O, jest, działa. Nie działa. A, już wiem, czemu nie działa. Nie nacisnąłem guzika. Sorry, teraz.